Może ktoś coś wesołego. Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich w studiu Inigo i witam wszystkich naszych czytelników, którzy nas śledzą za pośrednictwem portalu deon.pl i za pośrednictwem naszych kanałów social mediowych, Facebooka i YouTube'a. To jest kolejne spotkanie z cyklu naszych takich około urodzinowych spotkań. Deon kończy 10 lat i postanowiliśmy zaprosić w ciągu kilku dni w tym tygodniu kilku gości, którzy gdzieś czujemy, że zaprezentowanie tego, co oni robią, jak oni patrzą na świat, jak spotykają się ze sobą, jak słuchają siebie, że to jest coś, co jest dla nas ważne też w portalu, bo od samego początku gdzieś staramy się tak nawet hasłowo przybliżać Kościół światu i świat Kościołowi. Mogą Państwo sobie zobaczyć zapisy poprzednich spotkań. 2 godziny temu na tych fotelach siedział Michał Lewandowski, mój kolega z redakcji, i przepytywał Szymona Hołownię w sprawie różnych ekologiczno-stworzeniowych ważnych rzeczy. A teraz już przechodząc do naszego spotkania, spotkanie absolutnie, no, na wielu poziomach wyjątkowe. Mamy gości, którzy myślę, że jakby kilka lat temu oni sami pomyśleli, czy będą siedzieć koło siebie na fotelu w studiu na Kopernika 26 w wydawnictwie jezuickim, to wydaje mi się, że raczej by na to nie wpadli. Karolina Piotrowska. Dzień dobry. I Grzegorz Kramer. Dzień dobry. Dodajmy jezuita. Nie będę przedstawiał, bo to jest bez sensu, w sensie jesteśmy w mediach, i mamy dwie osoby, które w tych mediach czują się jak ryby w wodzie. To, co chcę dodać, to, że mam ze sobą tutaj, to jeszcze jest egzemplarz próbny dziennikarski książki Wrzenie. To jest książka, która jest owocem spotkania, a w zasadzie wielu spotkań cyklicznych, które się odbyły między Karoliną i Grześkiem. I chciałbym, żeby ta książka była takim pretekstem do rozmowy, którą dziś odbędziemy. Ale, kochani moi goście, zanim przejdziemy do samych tematów, które są we Wrzeniu, bo faktycznie tutaj w środku, jak się zajrzy, to im głębiej się wchodzi, to tych tematów takich, które mogą wzbudzić szybsze bicie serca u niektórych. I to właśnie to jest też bardzo ciekawe, bo u bardzo różnych ludzi mogą wzbudzić to szybsze bicie serca, a czasami nawet może więcej. To zanim dojdziemy do tego Wrzenia, bo czuję, że jak do niego dojdziemy, to już się z niego możemy nie wykopać i nie dojść do spokojnych tematów. Chciałbym zadać Wam kilka pytań, które sam jakiś czas temu usłyszałem i one mnie pobudziły bardzo do takich ważnych odpowiedzi. Więc najpierw Ty, Karolina, ale Grzegorz, będę chciał, żebyś na to samo pytanie odpowiedział. Co to jest dla Ciebie sens życia? Ile mamy czasu? Jak będzie za długo, to przerwę. No to jest szeroko pojęte szczęście, które się osiąga. To na pewno nie jest nic związane z dobrami materialnymi, bo ja się doskonale przekonałam o tym, że można je utracić w sekundę. To jest coś, co masz w sobie. No, jakoś takie właśnie kojarzy mi się ze szczęściem, z jakimś spełnieniem, z byciem zgodnym ze sobą, z nieudawaniem, z jakąś czystością. Z jakąś drogą, którą się idzie i mniej więcej wie się, jaką drogą się idzie, chociaż zawsze można kluczyć. To myślę, że to jest coś takiego. No to jest temat, to jest pytanie na filozoficzną debatę do bladego świtu. Ale myślę, że to tak jak na szybko, tak sobie tutaj siedzę w Krakowie, to myślę, że to jest coś takiego. Że to jest blisko słowa szczęście. Ja bym chciała, żeby tak było, żeby ten sens życia był powiązany ze szczęściem. No każdy je rozumie inaczej.
Ja na pewno nie rozumiem go przez rzeczy materialne, przez jakąś pozycję czy stan konta. Nie tylko dlatego, że tych rzeczy nie posiadam za bardzo, ale dlatego, że no, myślę, że to jest bez sensu w dzisiejszych czasach szczególnie. Rozpatrywanie tego przez pryzmat rzeczy materialnych. Więc no, tak myślę, że to mniej więcej. Nie wiem, czy jesteś zadowolony z tego. Nie, ja jeszcze dopytam, ale najpierw Grzegorz, zanim dopytam, żeby ci nie ułatwiać, co, czym dla ciebie jest sens? Posłuchamy. Jak słyszałem to pytanie, to pierwsze, co mi przyszło, to bycie tu i teraz, nie? I że bycie takim przekonanym, że tam, gdzie jestem, w czasie i przestrzeni, jestem u siebie. No ja mam taki sposób na życie, że jakby generalnie nie ode mnie zależy, gdzie mieszkam, gdzie, co robię, tak? Jakby dostaję to z góry i muszę się do tego dostosować, mogę sobie trochę podyskutować, ale generalnie muszę się dostosować i potem ode mnie zależy, czy to, co dostaję, będzie dla mnie, nie wiem, powodem nieustannej frustracji, czy będę próbował, a to nie jest takie łatwe, a chyba czym się jest starszym, tym jest trudniej, czy będę w tym próbował znaleźć właśnie to poczucie, że jestem u siebie, że to jest moje życie. Chociaż wiem, że nie wiem, w cudzysłowie mam kontrakt na 6 lat, tak, to przez te 6 lat mogę zrobić coś dobrego, nie tylko dla innych, ale też dla siebie, w tym sensie, że to, jak robię, jak żyję, jak mówię, jak jestem z ludźmi, daje mi po prostu poczucie, że to jest moje życie, nie? Że to nie jest jakiś przypadek, że muszę tu być, że będę to robił, tylko że chcę, chociaż czasami rzeczywiście spotykasz się z sytuacjami, w których wolałbyś nie być, nie? To dopytam jeszcze, idąc tym. No i jakby takie poczucie, że, ale to chyba z wiekiem przychodzi, nie chcę gadać jak stary dziadek, ale tak czuję, że tak jest, że nawet przed tym spotkaniem z kimś rozmawialiśmy, że to jest taki fajny moment w życiu, że już się nie musisz, że nie musisz przepraszać ludzi, że żyjesz. Nie? Oj tak. Nie, że to jest takie fajne. Ale że, co to znaczy? No, że nie wiem, jak miałem 20 lat, może to z kompleksów wyrasta, nie, ale jakby miałem 20 lat czy trochę więcej, to miałem takie poczucie, że ciągle się mnie ktoś pyta, kim ty w ogóle jesteś, nawet w zakonie, nie? A ty jak ty się w ogóle nazywasz, nie? Kim ty jesteś? A teraz jakby to ja się innych pytam, nie? Kim ty jesteś, nie? Ale jakby to nie chodzi o jakąś pozycję, tylko chodzi o to, że ja mam takie poczucie ze swoim życiem, że właśnie nie muszę się tłumaczyć. Także nie musisz, tak jak Meryl Streep powiedziała, że nie musi być już miła dla wszystkich. Ma to gdzieś. I to jest niesamowite. To jest to, sprawczość taka właśnie, że rządzisz swoim życiem i nie musisz być miły dla wszystkich. Jest taki etap rzemieślnika, szczególnie na przykład w moim zawodzie, że generalnie trzeba być miłym. No to się jest tym miłym, tak? Ale myślę, że super jest ten moment, myślę, że ja już też go znam, naprawdę. I to jest genialne, że wchodzisz i możesz komuś powiedzieć, nie lubię cię. Szczere postawienie sytuacji, bez chodzenia opłotkami, tylko powiedzieć, nie, to nie wyjdzie, to się nie uda. To jest sprawczość. Tego się nie ma od razu. Myślę, że to się ma z wiekiem i to jest też właśnie w tym, co zapytałaś. Tak, to rzeczywiście jest tym. A ty jeszcze w pierwszej części swojej odpowiedzi mówiłaś o tym, że ten sens życia to jest coś blisko czegoś, co definiujesz sobie szczęściem. To jakbyście jeszcze o tym mi powiedzieli, w sensie co to jest czym szczęście? Dla ciebie jest szczęście i czym dla ciebie jest szczęście? To jest wolność. Niesamowite, uprzedzasz moje kolejne pytania, no ale... To jest wolność. Nie, znaczy ja zawsze mówiłam, że moją religią jest wolność. I ja takim ideałem dla mnie było jest bycie wolnym człowiekiem. I myślę, że ja jestem wolnym człowiekiem, mimo jakichś tam minimalnych zniewoleń, które mam, typu kredyt. Ale... Taki mały ten kredyt jest? Nie. Jakby ci to powiedzieć, to nie jest temat tej rozmowy, ale jestem wolna. Jestem wolna w swoich emocjach, w swoich odczuciach, w swoich osądach. Nie jestem zależna od zbyt wielu ludzi. Żyjemy w czasach, gdzie ludzie są zależni od całej masy ludzi. Ja tego starałam się zawsze unikać. Jakby to jest ta sprawczość właśnie, że rządzisz swoim życiem, że masz poczucie, że nim rządzisz, że nie, że jakieś siły na ciebie wpływają, jakiś pan Ziutek z panem Heniem czy coś. Nie, że ty masz jednak ten główny sznurek w tej marionetce, którą jesteś, trzymasz ty. I że to ty rządzisz. Myślę, że to jest bardzo ważne. I tak, i to jest wolność. Ja nigdy nie wiem, co to jest szczęście. Znaczy nie potrafię go zdefiniować i powiedzieć, że to jest to i to. Ja wiem, kiedy jestem szczęśliwy. Nie? Myślę, że jakby tak to sobie
do tego podchodzę. I to jest bardzo właśnie podobne do tego, co już mówiłem, co mówiła Karolina, że jakby to poczucie, że to jest ten moment, który ja chcę złapać i przeżyć go maksymalnie, jak potrafię, z tym wszystkim, co dzisiaj niosę, tak? I wtedy jestem szczęśliwy, nie? Ale to, bo nie wiem, jak inni mają, ale mi się często wydaje, że szczęście kojarzymy z jakimś takim, z taką emocją, z takim uczuciem bardzo pozytywną, tak, że jest euforia, o może tak, nie? Niekoniecznie, nie? Można przeżyć jakiś smutek, a zarazem być szczęśliwym w tym sensie, że ja wiem, że to jest właśnie moje życie i ono mi się po prostu wydarza nie przypadkiem, tylko na ile potrafię, to nim kieruję, nie? Muszę, jeszcze jedno, w sensie, bo mówicie o bardzo ładnie, Dzięki. Staramy się. ale Dzienniczek. jakbyście jeszcze powiedzieli taki, jak zadaję wam pytanie o to szczęście, to taki konkretny przykład momentu, w którym czuliście się szczęśliwi w życiu. No, nie wiem, no, dla mnie takim ostatnio, no, będę monotematyczny, ale jak otworzyłem kopertę z dwoma tymi egzemplarzami, i zobaczyłem, że coś, co kosztowało nas wiele miesięcy spotkań, też takiej niepewności, czy to w ogóle wyjdzie, czy to się uda, z różnych powodów, i masz to w ręku, no to dla mnie to był taki moment właśnie pokazujący mi, że zrobiliśmy coś, w moim wypadku ja zrobiłem coś, co właśnie mi mówi, że przez chwilę moje życie znowu było w moich rękach i mogłem się tym życiem podzielić z innymi, tak? I no to jest jeden z takich przypadków z ostatniego czasu, nie? Że masz coś namacalnego w ręku i wiesz, że to naprawdę się dzieje, że to już nie jest tylko w twojej głowie, w naszych rozmowach, w rozmowach redakcyjnych, tylko rzeczywiście to za chwilę będą mieli ludzie też w ręku, nie? To jeszcze w książce. Ja mieszkam w takiej dzielnicy w Warszawie, gdzie jest dużo takich małych uliczek, domków. Tam chodzę z psami na spacer i opowiadam taką historię, jak spotykam taką panią z balkonikiem, taką uroczą, cudowną, uśmiechniętą wieczorem i tak sobie gadamy, gadamy, pieski, pieski, i tak sobie opowiadamy o takich duperelkach codziennych. Pierwszy raz ją widziałam w życiu. I ona nagle tak na mnie patrzy i mówi: Boże, jaka pani jest szczęśliwa. I ja sobie pomyślałam: tak, jestem. Myślę, że ona coś zobaczyła. To nie mi oceniać, ona to zobaczyła. Ja to napisałam w tej książce, bardzo mi zależało, żeby to wyszło, bo to było tak na szybko. Ale pamiętam, że tak szłam potem do domu i myślałam sobie: kurczę, ona coś zobaczyła. Ja tego nie widzę, ona to zobaczyła. I to było takie cudowne, to starsze panie to mają. Takie, że tam już jest po prostu nie ma zero udawania. Ona już nie musi być miła dla kogoś, jeśli nie chce. I tak stałyśmy, widziałyśmy się pierwszy raz w życiu. I to było tak cudowne. Ja bardzo często wracam do tego. Zastanawiam się, gdzie ona mieszka, że może ją gdzieś spotkam jeszcze znowu. Żebym jeszcze Jakiś powiedziała. stalker. Nie, że może jeszcze. Nie, bo to było. Ale wiesz, myślę, że takie spotkania też zdarzają się raz. Ale to było cudowne. Ja potem szłam i byłam nabuzowana tym przez jakiś tydzień. Bo mi obca starsza pani, urocza, uśmiechnięta, po 5 minutach rozmowy ze mną powiedziała: Pani jest, Boże, jaka pani jest szczęśliwa. Myślałam sobie: kurczę, no jestem. Ja pytam o takie, jak to nazwałaś, filozoficzne czy meta rzeczy, dlatego, bo jak nie bez powodu, jak czytam w Żenie, to mam wrażenie, że w tej książce można znaleźć taką oś czy taki kręgosłup, bardziej oś, gdzie wy pewne takie właśnie ważne rzeczy. Może nie, że definiujecie inaczej, ale trochę inaczej na nie patrzycie. Wiadomo, to no jest rozmowa z księdzem, więc dużo rozmawiacie też o sprawach kościoła i wokół kościelnych. I kiedy patrzę na ten taki oś, na taką oś podziału między wami dotyczącą kościoła, to hasłowo oczywiście bardzo upraszczam, generalizuję też, nie chcę wszystkiego zdradzać, to bym powiedział, że Karolina. Ty mówisz, że jak patrzysz na przyszłość kościoła, to że te kościoły będą puste, a Grzegorz, to że coś się zmieni, będzie inaczej. Nie? Dlaczego tak myślicie? W sensie, dlaczego ty uważasz, że kościoły będą puste? Teraz się zacznę ciekawie. Bo Polska jest najbardziej laicyzującym się krajem, najszybciej laicyzującym się krajem świata. Ostatnie badania, 20% Polaków ufa kościołowi katolickiemu. No to jest, to
przepraszam, jaki to jest prognostyk. Patrzę po moich znajomych, nie wiedziałam, że tylu z nich nie posyła już dzieci na religię, w ogóle nie ma opcji, zresztą same dzieci nie chcą, bo to są takie rodziny, gdzie się te dzieci pyta, oni mówią, nie mam bata. Ale też na przykład okazało się, że kilku moich znajomych dokonało apostazji nawet w ciągu roku. A to byli ludzie, z którymi ja gdzieś tam się spotykałam. Nie mówię, że chodziliśmy do jednego kościoła, ale z jednym byłam na pielgrzymce do Częstochowy. I mówi, nie, w ogóle nie ma opcji, odcinam się, nie chcę, w ogóle spalę mosty. Nie czarnej mafii. Więc myślę sobie, że idą takie czasy dla kościoła, które są bardzo trudne i są bardzo wielkim testem. No takie trochę samospełniające się przepowiednie niestety. I to, co wychodzi na jaw, no to jest taka stara prawda życiowa, że im bardziej zamatasz coś pod dywan, to potem to wybucha z taką siłą, że po prostu nie ma co zbierać. I myślę, że to jest taki moment, że nie ma co zbierać, a że kościół kiedyś w Polsce był, ja mówię specjalnie czas przeszły, siłą bardzo mocną. I ludzie gdzieś mieli zaufanie w tej instytucji, to o czym tutaj Grzegorz mówi, no, że pomógł w odzyskaniu niepodległości, na to odpowiadam, no i co z tego, to było dawno temu, minęło kilkadziesiąt lat. No to teraz mamy, myślę, takie wahadło w drugą stronę, absolutnie zasłużone, niestety. I też na przykład reakcja moich znajomych na to, jak się dowiadywali, co ja za książkę robię, to jest w ogóle cała historia, to można nową książkę napisać, bo po prostu moi znajomi dość liberalni, ale no też trochę prawicowych, bo jak sam wiesz, jesteś u mnie na Facebooku, ja mam z różnych stron, jeszcze się nie wszyscy zdążyli ze mną pokłócić, poza tym ja jestem takie, staram się być koncyliacyjna w miarę na dzisiejsze czasy, anno Domini 2019, trudne to jest. Ale oni, były takie zdania na zasadzie, że jestem w ogóle katolem, że będę do PiSu zaraz się zapiszę, że robię reklamę kościołowi, że w ogóle to co, może na mszę niedzielnej, może będziesz teraz służyła do mszy? Ja mówię, za stara jestem, no ale okej, dobra. Jakby po takie, że jakby, no co, będziesz im, jakby próbujesz ożywić trupa? Ja mówię, nie będę ożywiała żadnego trupa, rozmawiam z ciekawym człowiekiem, zadaję mu bardzo trudne, myślę, momentami pytania, a on ma na tyle odwagi, i samoświadomości, że na nie odpowiada. Ja myślę, że to jest dość ciekawe, co nam wychodzi. Natomiast no, samo to, że taka nieufność, jaka się pojawiła od ludzi, których ja znam, z którymi, nie mówię, że może wódki wypiłam, ale naprawdę spędziliśmy ze sobą dużo czasu i oni nagle, dowiedziawszy się, że ja wchodzę na jakiś obcy teren, bo to niestety w Polsce dla bardzo wielu ludzi jest już obcy teren, to już nie jest ten teren, gdzie się szuka schronienia i zrozumienia, to jest teren obcy, powiedziałabym wręcz wrogi, to patrzyli na mnie jak na jakąś po prostu babę dziwo momentami. Dlatego jestem też, ja sama jestem ciekawa ich reakcji na to, bo tutaj sama jestem ciekawa, co powiedzą. Mm-hmm. No ja nie mówię, że będą puste. Mówię, że to jest dobre, dlatego że... Znaczy mówisz, że mówisz do mniejszej ilości ludzi. Tak, tak, że, jakby, no, że jakby nic odkrywczego nie mówię, ale jakby, że chodzi o to, że oczyszczamy się, tak? To znaczy, że właśnie dzisiaj przychodzi taki moment, w którym jesteśmy w tym kościele już nie właśnie dlatego, że ten kościół pomaga przetrwać trudne czasy, tylko dlatego, że podejmujemy decyzję, chcę być w kościele, nie? I dla mnie osobiście jest to duża szansa, to znaczy, że ja sam najpierw, a potem inni, muszę sobie każdego dnia tak naprawdę odpowiadać na pytanie, dlaczego w tym kościele chcę być, nie? I więc muszę dokonywać pozytywnych wyborów, nie? Że zostaję, bo wiem, że to jest dla mnie życie. I jakby też przez to, co się dzieje, czyli przez to, że jest tyle 20%, tak? 20%. No to wracamy w jakiś sposób do tego, o czym mówi Pan Jezus w Ewangelii, to znaczy mówi mała trzutko, nie? I mówi o soli, a nie o tym, że mamy być, nie wiem, cukrem, który jest zalany ten świat. I więc wydaje mi się, że to jest duża szansa dla Kościoła. Czy ja dobrze rozumiem, że w pewnym sensie oboje mówicie, że kościoły pustoszeją, a ty mówisz, że to jest, ty mówisz, że to jest dobrze, a ty mówisz, że to jest źle? Nie mówię, znaczy, że to jest źle. Ja nie mówię, że to jest dobrze. Następuje naturalne, jakby myślę, odsianie i może taka naturalna rola gdzieś kościoła, który oczywiście nasi rządzący, nie wiem, czy czytałeś program naszych rządzących, definicja rodziny, no i wczoraj przeczytałam sobie przed przyjazdem tutaj, więc kościół dalej będzie gdzieś na pierwszej linii frontu medialnego, bo jest w romansie z władzą. I ewidentnie jest, bo w programie tej partii jest o kościele, więc jakby, przepraszam, no napisali to i to jest tam, że rodzina tylko chrześcijańska i że w ogóle rola kościoła w historii Polski, w ogóle cały czas cofamy się do tytułu, bo mówimy, jak wiele dużo zrobił i jakie to jest super ważne i że w ogóle bez tego to nie ma Polaków, więc zastanawiam się, no coraz lepiej.
Więc wiesz, jakby ja się zastanawiam, jak bardzo te kościoły mogą być puste i czy to kogoś otrzeźwi, czy nie wiem, czy ci dostojnicy kościelni, no jak już postawią pierwsze ławy, będą pełne rządzących, to kto będzie jeszcze tam w dalszych ławach siedział, bo ja się obawiam, że to niedługo się na tym może skończyć, bo mariaż tronu z ołtarzem nigdy dobrze nikomu nie wychodził, wystarczy poczytać trochę książek historycznych. Ja wiem, że żyjemy w takich czasach, że jak tego nie ma na jedynce w Google'ach, to nie istnieje, ale może wypadałoby trochę poczytać i zawsze te mariaże źle się kończyły. I dla jednej, i dla drugiej strony, ale jakoś tak zwykle dla Kościoła bardziej, gorzej. Więc myślę, że to się może skończyć tym, że tak jak widzę, co się dzieje i to wcale nie po takich bardzo liberalnych znajomych, ale w ogóle po różnych środowiskach, że jest takie odcięcie się, takie w ogóle, a jedź ty w ogóle, nie chcę. Takie wręcz, ale też pojawia się takie odcięcie bardzo agresywne. No, ja to zresztą mówię w tej książce, że ja był taki moment, że jak mówili czarni, czarna mafia, to się oburzałam, mówiłam, weźcie się uspokójcie. A teraz to sobie myślę, no, przeczytałam książkę Uzurpator, tak sobie myślę, że sporo w tym może być racji, bo to jest wręcz struktura momentami mafijna. I ludzie to widzą, no, ludzie czytają, łączą fakty, łączą kropki i wyciągają wnioski. Więc no ja nie mówię, że to jest dobrze, ale może się jakoś trochę oczyści, tylko pytanie, jaką rolę w tym będzie miała władza, bo myślę, że to jest też taki bardzo ważny aspekt, jak się rozmawia o Kościele w Polsce, że on jest bardzo blisko tronu. Mhm. I sojusz tronu z ołtarzem, no to jest bardzo ryzykowny sojusz. Mhm. No ja nie mówię, że to jest dobrze, nie? Tylko mówię, że jakby w sytuacji, w której jesteśmy, to chcę zobaczyć w tym dobro, jakby poszukać tego dobra, nie? Czyli nie siąść i płakać, że kiedyś nas było, nie wiem, 100 tysięcy, a teraz jest nas 20 tysięcy i będziemy płakać, bo kiedyś właśnie było nas tak dużo, tylko jakby jesteśmy w tym, to co mówiliśmy o szczęściu, albo odnajduję się w tej sytuacji, w której się znajduję w tym czasie i w tym momencie i w tym szukam Pana Boga, nie wiem, Kościoła, który nie traci na swojej roli, on ciągle ma bardzo ważną rolę do zagrania w historii. W związku z tym jakby nie chodzi o to, że to jest fajne, to jest bardzo przykre, kiedy to, co też Karolina już wspomniała, że kiedy mówisz do pełnego kościoła kazanie, całkiem inaczej się czujesz, niż mówisz, nie wiem, do 10 osób, nie? I jakby jest różnica i nie można się oszukiwać, że nic się nie stało, jak mówisz do pustych ławek, nie? Bo to nie teatr. W teatrze zresztą też się ktoś mógłby źle poczuć, więc zauważa się zmianę, tylko uważam, że nie możemy siąść i płakać i mówić cały czas o tym, że jest źle. Mówiąc, że jest kryzys, musimy powiedzieć, że ten kryzys jest dla nas szansą, bo wtedy mamy szansę na to, że coś zrobimy. Mhm. A jeszcze raz muszę definicyjnie, bo mówicie na przykład, ty Karolina, mówisz o tym, że Kościół w Polsce sobie romansuje z władzą. Jak definiujecie, w sensie, co to jest Kościół? Bo ja na przykład czuję się częścią Kościoła i absolutnie od władzy politycznej, w sensie od polityków jak najdalej. I to nawet nie chodzi teraz, czy to jest ta władza obecna, czy poprzednia, czy jeszcze poprzednia, czy następna, po prostu faktycznie, nie? To co mówisz, że to się zawsze źle kończy i dla jednych, i dla drugich, a dla Kościoła najczęściej w taki sposób też utraty wiarygodności w najgłębszym tego słowa znaczeniu. Kiedy wy mówicie Kościół, doprecyzujmy to. Co wy myślicie? To jest kiedy dobre pytanie, bo my o to w książce się ciągle kłócimy. Nie? Jakby, ja mówię Kościół, mówi tak, nie. No właśnie jakby też zmuszam Karolinę w książce i też siebie oczywiście do tego, żebyśmy właśnie wracali do tego, co w tym momencie, kiedy używamy słowa Kościół, mamy na myśli, tak? Czy mamy na myśli wspólnotę ludzi, która przychodzi, nie wiem, na mszę gdzieś tam do kościoła, czy mamy na myśli hierarchów, tak? Czy mamy na myśli, nie wiem, proboszcza i tak dalej. Czyli jakby rzeczywiście, kiedy rozmawiamy o kościele, musimy bardzo w danym momencie rozmowy precyzować słowo kościół, no bo możemy zrobić przykrość wielu ludziom, nie? I bardzo poranić ludzi. I to precyzja jest bardzo ważna, nie? U mnie to jest trochę dwutorowo, bo ja oczywiście po spotkaniu z Grzegorzem wiem, że Kościół to są ludzie, ale przez całą tą książkę, bo uważam, że jak wyjdziesz na ulicę, porozmawiasz z ludźmi, to oni będą mówili, że Kościół to czarna mafia, złodzieje i różne, i ten nazwiska padały konkretnych biskupów i tam różne historie. Więc myślę, że trzeba jakby rozdzielić ten Kościół, o którym mówi Grzegorz, od tego Kościoła, który jest taką medialną kreacją, która się przedostaje do ludzi, którą ludzie łykają, jak pelikany przysłowiowe, która no, ma taki, a nie inny wydźwięk, no, niezbyt powiedziałabym pozytywny.
Oczywiście jest pewne niebezpieczeństwo, nie? Bo kiedy się pojawiają trudne tematy w kościele, to można każdą rozmowę zamknąć i powiedzieć, że Kościół to wspólnota ludzi i nie można mówić źle, no bo tak naprawdę możesz kogoś obrazić, nie? Jakby znowu, jak mówimy o jakimś konkretnym problemie, trzeba powiedzieć o jakichś konkretnych osobach, no bo to problemy to nie jest jakaś fikcja, jakaś próżnia, tylko no, jest związane z konkretnymi ludźmi. Jeżeli te konkretne ludźmi, osoby pracują w tej konkretnej korporacji, jaką jest Kościół, to nie można pomijać ich nazwisk. No, sorry. Tak. No. A mówisz korporacja, dlaczego? No bo ja uważam, że to jest rodzaj korporacji, tylko nie działa to końca jak korporacja, bo w korporacji jak jest kryzys, to się po prostu robi chociażby komunikację kryzysową, zwalnia się na przykład niektóre osoby, wyrzuca się z pracy, czasami z wilczym biletem, no patrząc na to, jak sobie Kościół radzi, bądź nie, na przykład ze skandalami pedofilskimi w Polsce, no to przepraszam bardzo, ludzie od korporacji łapią się za głowę po prostu, bo tu po prostu powinny pójść bardzo ostre ruchy. Tym bardziej, że żyjemy w czasach, że naprawdę nie da się czegoś odłożyć w czasie. To będzie jeszcze gniło jeszcze bardziej. I myślę, że tutaj jakby to była normalna korporacja. Ja tam zresztą w pewnym momencie porównuję to do korporacji, do wielkiego kryzysu finansowego, że jednak no, parę głów szefów banków wielkich poleciało, działów marketingu poleciało. Były czystki, musieli je zrobić. Po pierwsze dlatego, że musieli uratować firmę, ale po drugie na zewnątrz musiał być komunikat, coś robimy, żeby uratować wasze pieniądze. Rozumiem, że wielkie korporacje zachowały się bardziej odpowiedzialnie, myśląc o pieniądzach swoich klientów, niż Kościół, który nie jest w stanie się zachować odpowiedzialnie, myśląc o swoich wiernych. No bo nie wiem, czy żyje wspomnieniami dawnej przeszłości, tak jak niektóre piękne kobiety żyją wspomnieniami swojej dawnej urody. Nie ma nic bardziej mylnego. No tu chyba skalpel nie działa. Tutaj po prostu, że nie ma ruchu, takiego jak w korporacji, że wyrzucamy pana, do widzenia, wilczy bilet, pakujesz się pan w kartonik, do widzenia, drzwi są tam. Tu tego nie ma. Ja myślę, że jak rozmawiamy na przykład właśnie o skandalu pedofilskim, o tym, co ja mówię do Grześka, że w poniedziałek po emisji filmu Sekielskich w sobotę, wy się cieszcie, że wam tych kościołów nie spalili. Bo jak się wyszło na ulicę, to ludzie mieli wściekłość w oczach. Znaczy, to była wściekłość, to był gniew, to było naprawdę coś takiego, że w tym momencie, gdyby to była normalnie działająca korporacja, to by się szybko przez weekend, błagam cię, można się zebrać przez weekend, zebrał sztab kryzysowy, na zasadzie rozlało się, i nie wyjdziemy stąd, dopóki nie naprawimy sytuacji, albo nie puścimy komunikatu, pracujemy nad czymś, chcemy to zmienić. Czegoś takiego nie było. To jest nie do pomyślenia w normalnie myślącej, normalnie funkcjonującej firmie, korporacji. Dajmy mu na chwilę, co ksiądz na to? Nie, no oczywiście Kościół ma czas, nie? I, no tak, macie parę tysięcy, nie, w ogóle super. Poważnie mówiąc, znaczy, co do zasady masz rację, nie? Jakby to jest oczywiste, że kiedy jest problem, czy to na poziomie korporacji, czy rodziny, czy jakiejkolwiek instytucji, czy wspólnoty, to trzeba usiąść i sobie to powiedzieć. Nie wiem, ja uczyłem w gimnazjum kiedyś i też były problemy i kiedy były duże problemy, to się siadało na radzie i się robiło tak zwany program naprawczy, tak? I pewnie, że czasami to dużo teorii w tym wszystkim i mało, ale szedł właśnie komunikat, nie? Że, no tutaj poszedł komunikat, zapali księdza robić. Jednego z biskupów, jak szedł, i powiedział, że byle czego nie ogląda. No ale potem zapali drugiego i powiedział coś innego, nie? Więc jakby też to w książce mówimy, że jakby nie możemy patrzeć tylko jednostronnie, nie? Że skupimy się na jednym głosie, no bo... Ale wiesz, tylko głównie takie było słychać niestety. No oczywiście, ale ty wiesz, jak działają media, nie? No wiem, jak działają media właśnie. I wiem, że można nagrać filmik na Facebooka w 30 sekund chwilę, i po prostu bardzo proste w zasadzie przepraszamy was ludzie, no rozlało się, tak? Tego nie było, nie było przepraszam, no Grzegorz. Ja właśnie o to chcę dopytać, bo rozdział trzeci, który jak państwo sobie tą książkę, w sensie spotkanie trzecie, bo to się tak nazywa, jak sobie państwo ją zakupicie, to faktycznie tutaj jest kilkadziesiąt stron, gdzie jak ktoś ma słabe nerwy, to dzieje się. Karolina, to jest twoje pytanie, jak w takim razie patrzysz na medialne samobójstwo polskiego kościoła, dokonane podczas konferencji prasowej na temat pedofilii. Co masz na myśli? W sensie, a ty nie widziałeś, co to było? Czemu nazywasz to samobójstwem? Ja widziałem, co jestem dziennikarzem 23 czemu lata. Czemu nazywasz to samobójstwem? No to było fantastyczne, modelowe, medialne samobójstwo. Za małym stoliczkiem usiadło kilkunastu panów w sukienkach czarnych. Brakowało mi zielonego po prostu sukna, które mogli postawić. Usiedli tacy zmęczeni. No i powiedzieli, że generalnie to jest nagonka na Kościół. I że, no nie, że się nic nie stało, no jest jakieś na 600 osób, to mało w sumie. A w ogóle to LGBT jest wszystkiemu winno. No błagam cię.
Ja po prostu, wiesz co, ja wtedy siedziałam, patrzyłam na społecznościówki, co się działo. Patrzyłam, co pisał Hołownia, Jola Szymańska, co się działo na Twitterze. Mhm. I jak oni pisali na zasadzie nie wierzę, bo ja myślałam, że tylko ja jestem jakaś stuknięta. Wiesz, ja nie jestem, mnie w kościele nie było 13 lat, nie tęsknię. Mhm. Ale to są ludzie, którzy są jakby takimi rozsądnymi głosami współczesnego kościoła, tak? I oni siedzą i piszą na Twitterze nie wierzę, upadek, koniec, w ogóle dlaczego my tu jeszcze jesteśmy, co nas tutaj jeszcze trzyma, bo masz kilku smutnych panów, którzy usiedli, no właśnie LGBT i że to jest ważniejsze. Co myślisz, kurczę, jest ponad 600 ofiar stwierdzonych, tak? To jest początek, to jest wierzchołek góry lodowej. Mówi się, że to jest problem. Może nie wszyscy księża gwałcą i nikt nie mówi, że wszyscy to robią, ale jeżeli Kowalski zgwałci dziecko, idzie do więzienia. Film Sekielskich pokazał, że jak ksiądz gwałci dziecko, to się tak nie dzieje, że go biskup kryje, że go przenosi z parafii do parafii, to ludzi wkurza, że jesteście ponad prawem, a tu uszedło kilku smutnych panów i że LGBT jest wszystkiemu winno. Błagam cię, po prostu to jest, wiesz co, małe dziecko, jak zrobi kupę w majtki, to mówi, że nie ono, tylko koleżanka. To jest dokładnie to samo myślenie. Ja wiem, że to jest niepopularne, ale oni zachowywali takie małe przedszkolaczki, na zasadzie, wiesz, coś rozwalił, nie, to ja, to ten drugi. No proszę cię. Wziąć to na klatę, wziąć to po męsku, po ludzku po prostu, wiesz, z jakąś empatią do tych ofiar. Tego tam nie było. Ja siedziałam przed telewizorem, ja byłam naiwna, myślałam, że powiedzą przepraszamy wszystkich, bardzo. Jest nam strasznie przykro. Magiczne słowa, przepraszam. Mama nas tego uczyła. Jak zrobisz coś głupio, przeproś. Magiczne słowo, działa. Nie padło. Grzesiek? A co odpowiedziałam? Coś próbowałeś z prymasem się bronić. Tak, nie, no wiem, też mi to chodzi po głowie. Znaczy jakby, no my się tak właśnie kłócimy trochę, nie? Że Karolina próbuje pokazać jedną stronę, nie widząc drugiej, nie? Znaczy, no właśnie był tam prymas, no oczywiście arcybiskup... Ale jakoś mało się odzywał. Czekaj, ale arcybiskup Józef, no rzeczywiście mało się odzywał. No właśnie. Ale ja miałem wrażenie, jak patrzyłem na jego twarz, że jakby właśnie widzi tą klapę medialną, tak? To znaczy, że widzi, to że... To mógł wstać i wyjść i powiedzieć kończymy. No nie, no bo jakby też nie Kościół na tym polega, że jak mi się coś nie podoba, to wychodzę, nie? Tak, zostaje do końca, jak na Titaniku, utonę razem. Nie utonęliśmy, żyjemy dalej. No. Tylko, że właśnie jakby musimy zobaczyć, oczywiście nie można tego bronić w sensie medialnym, tak? Bo jakby. Grzesiek, nie można było wynająć agencji PR-owej, która by im można to ustawiła było. W być jakimś może innym dzisiaj miejscu. Po paru miesiącach byliby mądrzejsi, nie wiem. Wtedy zareagowali mamy w ten sposób. Mamy 2019 rok. Poczekaj. Instrukcje, jak zrobić konferencję pracową, są w Google'ach. Może nie mają Google'i. Chyba nie mają. Ale jakby chciałem tylko powiedzieć właśnie to, że był tam prymas Polak, nie? I jego, i, dobra, może mówił nieporadnie, ale... Ale on jest prymasem. No dobrze, ale powiedział, myślę, że bardzo ważne rzeczy powiedział, to znaczy właśnie mówił o współczuciu, nie? Jakby powiedział właśnie to, co masz jako zarzut, że trzeba zobaczyć bardzo konkretne osoby. Nie użył słowa pochylić się, nie? Tylko właśnie, że zobaczyć, że trzeba je zauważyć. Czemu się śmiejesz? No, bo mówisz do mnie, jakbym nie była dziennikarzem i nie rozumiała, no ja wiem, nie wiedziała, księdzem, co się przedostaje tym, do języka medialnego. Ja to rozumiem, nie? Jakby to wiesz, no jeżeli ktokolwiek troszeczkę posłuchał rzeczy medialnych, to wie, że to była medialnie, to była klapa. I żyjemy tu, w XXI wieku, ludzie są w stanie na spokojnie przyjąć 30 sekund do minuty informacji w jednym kadrze. Na miłość boską, to są podstawowe informacje medialne, które dostaje dziennikarz, który dostaje się jako stażysta, nie wiem czy do telewizji Trwam, ale do TVN24 na pewno. I wypadało to po prostu inaczej ustawić, powiedzieć każdemu z panów, co ma mówić, albo kto ma się po prostu zamknąć, bo niestety powinni niektórzy. I może by poszedł ten przekaz, o którym ty mówisz. Poszła totalna masakra. Totalna medialna masakra. I w ogóle jakby to byli ludzie z innej bajki, jeżeli chodziło o pokazanie przepaści między światem Kościoła, a światem normalnych ludzi, którzy mają media, siedzą, oglądają przed telewizorami i może naiwnie jak Szymon Hołownia, którego śledziłam wtedy na socialach, mieli nadzieję, że coś padnie, że będzie jakieś oświecenie, to wypadałoby się pochylić w stosunku do tych ludzi. Nie, tam po prostu usiedli pewni siebie panowie, trochę zasmuceni i wszystko zrzucili na LGBT. No na miłość boską, no. To w ogóle,
Wiesz, to z każdego punktu widzenia była to masakra i było to medialne samobójstwo. No przecież jak myśmy robili tę książkę, ja sobie na początku napisałam jakieś zagadnienia, według których będę pytała, rozmawiała z Grzegorzem. Sławek Rusin siedzi w pierwszym rzędzie, świadkiem, wysłałam mu to. Myśmy się spotykali co tydzień, ja nie musiałam mieć żadnej drabinki. Wystarczyło, że włączyłam jakieś wiadomości, bo weszłam sobie na pierwszą stronę portalu. Co tydzień jakieś hity były. I to takie hity, że naprawdę ja siadałam, patrzyłam na niego, było mi go żal trochę. Bo ja mówię, no... Nie, bo mi jest gdzieś go żal, bo on rozsądnie gada. Może jakby on tam siedział za tym stołem wtedy, to by ludzie zrozumieli, że to nie jest tak, że są jacyś smutni panowie w sukienkach, którzy w ogóle nie rozumieją, o co chodzi, nawet głupiej konferencji w XXI wieku nie są w stanie zrobić. Naprawdę stażysta to zrobi z każdej redakcji, by to ustawił. Naprawdę, inaczej by ustawił kamery, światło, tam wszystko było złe, wszystko. Więc wiesz, pogarda, myślę, to jest dobre słowo, niestety, pogarda tej nie, instytucji. Nie, myślę, że pogarda, wiesz co, już jest do oceniającym. Bo szacunkiem słowem tego nie nazwę. No dobrze, tylko że to zakładasz taką intencję, no. No nie, może intencja była dobra, ale wiesz, dobrymi intencjami, to wiesz, co jest wyprukowane. Nie wiem, bo nie byłem, ale... No to trafisz. Rozumiem, co chcesz powiedzieć i rozumiem to jakieś takie napięcie między wami, czy rozłożenie akcentów. Ja zadaję sobie pytanie, no bo tu mówiliśmy teraz na przykładzie konferencji prasowej i gdzieś tam 2019 rok mamy, no, że porażka medialna. Dla mnie pytanie jest o to, czy to nie jest dużo głębsza sprawa, nie? W sensie, jak gdzieś w Łobuzach na przykład o tym rozmawialiśmy jeszcze z Łukaszem, ja tam przytaczam taki przykład rozmowy z księdzem, który jest Polakiem, ale pracuje za granicą i mówi, że jednym z podstawowych problemów Kościoła w Polsce jest to, że my, no, że jest kryzys, a my, że my się boimy do tego przyznać, że ten kryzys w ogóle jest. I wolimy zrzucić to na LGBT. Kościoły pustoszeją. Znajdujemy różne wymówki, różnych no. Gdzieś tam na zewnątrz, bo tak i jest gender. Najwygodniej. Nie? Czy Grzesiek, gdzieś na początku, jak was pytałem o to szczęście, o wolność, to Karolina bardziej mówiła, ale u ciebie to też się pojawiało, jak mówiłeś, że się cieszyłeś z książki. Czy ty się czujesz, będąc księdzem, no już ile jesteś księdzem? 11. 11 lat. No to chwilę już w tym siedzisz. Ty czujesz się sprawczy w tym kościele, czy czujesz, że ma na tę przestrzeń, gdzie ewidentnie jesteśmy w kryzysie, gdzie coś działa nie tak, nie? Gdzie ludzie, którzy nawet tacy mocno zaangażowani w życie kościoła czują, że to właśnie, to nie muszą być tam, nie wiem, Warszawka High Life, nie? Ty zostaw ty Warszawkę. Kraków High Life, nie wiem, no. Czy jest jakiś High Life. Kraków. Nie? Czy ty czujesz, no właśnie, to czuć. Nie? Powiem wprost, no do pewnego momentu tak, to znaczy, że jest jakieś poletko, tak, na którym jestem sprawczy i mogę reagować, mogę działać, no ale jakby wiem, że jestem ograniczony, tak, to znaczy, że w kościele żadna tajemnica, jest hierarchia i jakby wiele rzeczy nie zależy ode mnie, nie? I mogę coś, nie wiem, proponować, insynuować, ale jakby nie wszystko ode mnie zależy. Byłbym kłamcą, gdybym powiedział, że jestem na 100% sprawczy, bo tak nie jest. Ale jakby to też jest mój wybór, nie? Bo się na taką strukturę godzę i ona jest moim wyborem. Czasem to denerwuje, czasem sprawia, że człowiek się czuje bezradny, tak? No bo chciałbyś więcej i wiesz, że są możliwości, choćby właśnie takie warsztaty medialne, które można by zrobić i nauczyć ludzi bardzo prostych rzeczy, bo w praktyce się okazuje, że one są bardzo konieczne i potrzebne, nie po to, żeby kłamać, tylko właśnie, żeby pokazać... Żeby dotrzeć do ludzi, nie? Żeby pokazać, jaka jest prawda, a my tego nie robimy z różnych powodów. Myślę, że jednym z takich powodów może być pycha, którą mamy w sobie, nie? Że my jesteśmy jednak, mówię my teraz księża, tak? Jakby o tej części kościoła, nam się bardzo często wydaje, że my wszystko wiemy. I dla ludzi to jest oczywiste, nie? Okazuje się, że po pierwsze wszystkiego nie wiemy, po drugie dla ludzi to wcale nie jest oczywiste, nie? I więc ta sprawczość do jakiegoś momentu jest, ale no jest bardzo wyraźna granica, nie? A ty, Karolina, powiedziałaś w pewnym momencie, że nie było mnie od 13 lat w kościele. Dlaczego? Byłam na pogrzebie ojca mojej koleżanki, dokładnie 13 lat temu. Byłam szarza łobna.
No i potem było wyprowadzenie zwłok na cmentarz i ksiądz nad od dołem, do którego miała być spuszczona trumna, nagle sobie przypomniał, że potrzebuje 2000. Ta dziewczyna nie miała tych pieniędzy, myśmy się złożyli bardzo szybko, ale ja sobie wtedy pomyślałam, jeżeli w takim momencie osoba, która według mnie powinna mieć tyle szacunku i w ogóle no generalnie, Boże, to jest ksiądz, tak? Czyli robi coś takiego, to jeszcze po paru różnych innych historiach, które gdzieś tam dookoła następowały, pomyślałam sobie, okej, szlaban, do widzenia, ostatni raz. Nie widzę powodu, poza turystycznymi wejściami na przykład we Włoszech czy w Hiszpanii, żeby odwiedzać to. Chodzić tam, słuchać. Jeszcze do tego usłyszałam parę kazań takich, to był moment też pierwszej takiej wielkiej dyskusji o sprawy antyaborcyjne, kwestie feministyczne, które mnie interesują. I jakby płytkość tych argumentacji mnie powaliła po prostu. I pomyślałam sobie, po co się mam w to bawić? Co Bogu do tego? Ja generalnie w Boga wierzę. Ja z Bogiem nie mam problemu, ja mam problem z polskim Kościołem. Jak mnie zawsze ktoś pytał, to mówiłam, nie, ja w Boga wierzę i to jest generalnie okej. Natomiast to, że jego urzędnicy na ziemi uważam, że zachowują się w sposób daleko odbiegający od tego, jak powinni się zachowywać, co zresztą potwierdziło mi spotkanie z Grzegorzem, bo on mnie utwierdzał w tym. Nie, znaczy jakby on mi mówił, kim jest, o co chodzi z tą Ewangelią, tak? On mi pewne rzeczy tłumaczył, więc jakby no, potwierdzał mi jakby, że to, o co go pytam i te moje wątpliwości, no to, że ja mam pewne wątpliwości co do tego, czy można kogoś wykluczyć, wyrzucić poza nawias. To on mi cały czas mówił, że Jezus każdego przyjmuje i wszystkich kocha. Sam, że nie, no świetnie w ogóle, wow, świetnie, się od ciebie dowiaduję, bo myślałam, że jakoś tak słuchając mainstreamowego języka Kościoła katolickiego w Polsce nie do końca jestem do tego przekonana. Więc tak sobie myślę, poza tym jakby to jakby okoliczność, też nie ukrywam to, że Kościół tak bardzo w Polsce, w ostatnich latach szczególnie, w przerażający sposób związał się z polityką. A dla mnie to jest coś koszmarnego. I to nie dlatego, że się naoglądałam opowieści podręcznej i mówię, że robią nam Giliad, ale coś z państwa wyznaniowego zaczyna się moim zdaniem w Polsce dziać. Ja uważam, że państwo powinno być zdecydowanie laickie, świeckie. Nie powinno być tej ingerencji jednak, chociaż podobała mi się, nie ukrywam, w latach 90. jak wieszano krzyże, myślałam, okej, fajne, dobre, ale teraz widzę, że to jest przyginka w drugą stronę bardzo niebezpieczna. Widzę po moich znajomych, mam dużo znajomych z LGBT, szeroko pojętych, i to, co ci ludzie zaczynają odczuwać od paru lat, od tego się nie mówi, bo oni się boją, bo na przykład stracą pracę, albo będą wytykani palcami, albo coś tam się z nimi stanie, albo z ich rodzinami. To jest coś, co kiedyś też wybuchnie. I to, co się zaczyna dziać, co się dzieje w imię wiary w stosunku do tych ludzi i w ogóle do ludzi w Polsce. Każdy człowiek inny, który oficjalnie mówi, że nie czuje się chrześcijaninem albo nie popiera do końca tej ideologii, jest natychmiast wytykany poza nawias. Ja to czuję, czują to moi znajomi, a więc ja nie mam ochoty w jakikolwiek sposób przyklepywać tego, znaczy dawać temu poparcie. Poza tym, no, że patrzyłam, jak Franciszek był w Polsce i myślałam sobie, Boże, jaki to cudowny czas, wszyscy nagle zmądrzeli na chwilę i ten człowiek w białym ubraniu jeździ i miałam nadzieję, że coś po sobie zostawi pięknego, obawiam się, że nic nie zostawił. Co ty masz do zaproponowania Karolinie albo takiej osoby jak Karolina? Jeśli przychodzi do ciebie taka osoba i mówi, że 13 lat temu ostatnio była w kościele i bo to. Co my mamy do tego? To jest leitmotiv tej książki. Proponuję wspólny stół, to znaczy, że siadamy i rozmawiamy. Nie? Znaczy, że jakby odkłamujemy rzeczywistość, próbując ją najpierw trochę zdefiniować, a potem wejść w konkretne historie i jakby odpowiedzieć na to, co boli. Nie? Że jakby pokazać też inną stronę tej rzeczywistości, którą nazywamy Kościołem, że to jest prawda, nie? Że takie doświadczenie jest, no bo ludzie je mają, więc trudno mówić, to jest nieprawda, nie? Że to ci się wydaje. Tak jest, że ludzie się czują czasami odrzuceni, przekreśleni, wykluczeni, jak to ładnie się dzisiaj mówi, ale też jest wiele osób, które w kościele mogą powiedzieć to samo jakby z drugiej strony, tak? To znaczy, że czują i znowu nie możemy tego podważać, że nie wiem, że trudno im dzisiaj na przykład wyznawać wiarę publicznie, bo od razu zostają jakoś tam napiętnowani, więc my tak naprawdę wszyscy kurna cierpimy, nie? I to jest problem, że brakuje nam takich przestrzeni,
i o tym dużo też mówiliśmy, w których siadamy i rozmawiamy, tak? Że właśnie bo ludzie na siebie krzyczą, nie no rozmawiają. No właśnie, że przestajemy krzyczeć o tych swoich bólach i argumentach, bo już chyba się tak nakrzyczeliśmy, że wszyscy wiemy, że jedni cierpią z tego powodu, a drudzy z tamtego, że już czas na to, żeby właśnie siadać. I... Ale ja myślę, że żyjemy w czasie wojny ideologicznej w Polsce. I ona jest faktem. I to nie jest tylko kwestia Warszawki czy Krakówka. My się możemy śmiać. Kto z kim walczy? Wiesz co, myślę, że walczy coś, co bym nazwała konserwatyzmem, z liberalizmem szeroko pojętym. I ta wojna jest. I myślę, że ona trwa cały czas i ona będzie się zaostrzała, bo nikt, ani jedna, ani druga strona nie ma ochoty usiąść i porozmawiać. Znaczy oni się okupują coraz bardziej w swoich okopach. To też jest niesamowite. Tu nie ma, myśmy też o tym rozmawiali, że nawet reakcja naszych środowisk na to, że my się ze sobą spotkaliśmy i rozmawiamy, pokazuje, jak bardzo okopane są te środowiska. I że hasło zdradziłeś, zdradziłaś nas, tak? Tutaj nagle no, moje koleżanki feministki nie wszystkie są zachwycone, że ja tą książkę popełniłam. Bo samo to, że ja w ogóle jeździłam do Krakowa tutaj do was i rozmawiałam z Grześkiem, to dla niektórych w ogóle już było jakąś zdradą. Więc ja myślę, że to jest tak naprawdę do wykonania, jest taka praca absolutnie u podstaw. Ale nie wiadomo, czy ktokolwiek będzie w stanie to zrobić, dlatego że zobacz, jesteśmy w czasie gorączki politycznej. Za miesiąc są wybory jedne, jeszcze są jedne wybory w przyszłym roku bardzo ważne. My cały czas się bijemy o jakieś, wiesz, ważniejsze sprawy. Ideologia jest cudownym narzędziem w rękach polityków, bo politycy to wykorzystują. I zauważmy, jak teraz ta ideologia jest na pierwszej linii frontu tak naprawdę, w ogóle walki politycznej. To my nigdy nie usiądziemy i nie porozmawiamy. Ja myślę, że ten podział będzie niestety następował. To znowu bardzo generalizujesz, nie? Że nigdy, no bo myśmy nie mówię siedli. Nigdy, no bo ale myśmy siedli, nie? No, nam się jakby, udało. No okej, okay, nie? Ale zapłacili jakby, nam za to. No dobra, ale też jeszcze nie, ale też cena, którą zapłaciliśmy, o której wspomniałaś, też jest ważna, nie? Że nie wiem, no ja się dowiedziałem, że jestem już teraz zwolennikiem aborcji, no bo siadam z kobietą, która zgadza się na to. No nie? Jestem bezdzietna lambadziara. No właśnie, nie? Więc jakby oczywiście, znowu możemy się na tym skupić, że dostaliśmy, nie? I wracamy do punktu wyjścia. Tak ale naprawdę. Nie możemy powiedzieć, dobra, okej, okay, ale usiądź i pogadaj, no ale właśnie. Tego nie potrafimy już zrobić. Znaczy, ale ja myślę, że podstawowa umiejętność rozmowy po prostu umarła. My tam mówimy o tym, że ludzie komunikują się przez SMS-y i przez Twita. No to jest wariactwo jakieś. No ja mówię, mnie naprawdę zwolniono SMS-em. Mam tego SMS-a tu dziś, zachowałam go sobie. Jakby ludzie, kiedyś trzeba było usiąść i powiedzieć, nie chcemy z panią pracować. Teraz się ludzi zwalnia SMS-em, związki się kończy SMS-em. Jakby my przechodzimy na ten świat wirtualny, stał się idealną okazją do tego, żeby tacy ludzie, którzy nic innego nie robią, tylko dzielą i ich napędem do życia jest konflikt, i oni na tym korzystają. Bo właśnie konflikt udaje się zażegnać, kiedy obydwoje usiądziemy, dobra, postawimy śledzika w pół litra chleba, położymy, dobra, gadamy, tak? Tak nie tworzyliśmy książki. Żeby no tak nie tworzyliśmy, ale o to chodzi, no, że taki polski stół, tak? Robimy pierogi, nie wiem, każdy stawia, siedzimy. Nie wyjdziemy stąd, dopóki nie pogadamy. No ale to umarło, bo teraz każdy usiądzie, tak, serio? No dobra, jaki masz model telefonu, a czym przyjechałeś? I się zaczyna. Ludzie tego nie potrafią, a propos telefonu. Tych tematów takich, do których wy faktycznie usiedliście, to można prześledzić, wydawnictwo tak skonstruowało książkę, że każde spotkanie zaczyna się od takich hashtagów. To ja to skonstruowałam. To ty skonstruowałaś i te hashtagi, no wystarczy je przeczytać, żeby zobaczyć, że to nie jest tak, że Karolina z Grześkiem sobie usiedli i to jest taka spokojna, ugrzeczniona rozmowa. Tam się cały czas dzieje. Mamy to nagrane. Ale są taśmy. Chciałbym was zapytać jeszcze, zanim powoli dojdziemy do pytań od państwa i od państwa, którzy możecie je zadawać a propos w komentarzach pod tą transmisją. No bo gdzieś w tym, co mówicie, jest zgodność w takim klarowaniu się tego, że i to chyba wszyscy czujemy, nie? Że w tym kraju i w kościele brakuje nam tego, że kiedy w czymś się nie zgadzamy, czy fundamentalnie się nie zgadzamy, to nie jest powód do tego, żeby sobie skakać do gardeł i sobie wydobywać oczy, tylko można usiąść i porozmawiać i szukać sposobu na
jakieś współistnienie i to dotyczy, nie wiem, Grzesiek, to pewnie doświadczasz, nie wiem, z innymi księżmi, ty to możesz doświadczać w świecie publicystyczno-dziennikarsko i każdym innym, w którym jesteś. Ja to doświadczam w przestrzeni, nie wiem, mediów kościelnych. Ta nieumiejętność nasza, żeby usiąść razem i żeby poruszyć jakieś tematy najważniejsze, no jest przerażająca. Więc ja was zapytam w taki sposób, jeżeli załóżmy, że jesteśmy do tego zdolni, nie? Że moglibyście z taką drugą stroną, z którą jakoś najbardziej się nie zgadzacie, usiąść do stołu, jaki jest temat, który według ciebie, Karolina, i według ciebie, Grzesiek, może zawężmy to do kościoła, jaki jest temat, który absolutnie na dzień dobry trzeba poruszyć? Kwestia tolerancji. Uważam, że jednym z takich źródeł nietolerancji w Polsce, rosnącej ksenofobii i rasizmu, jest Kościół. Co Grzesiek mi uświadomił, jest wbrew nauce Kościoła. Tak naprawdę. Wykluczanie ludzi kolejnych grup, no to jest nietolerancja, a to się dzieje na co dzień. Co trochę się słyszy, tak? Ten niedobry, ten niefajny, ten to robi nie tak. Więc myślę, że to jest taki temat, który to jest na dzień dobry, bo nie usiądziesz i nie pogadasz z kimś, jeżeli masz do niego jakieś uprzedzenia dotyczące tego, jaki on ma kolor skóry, w jakiego Boga wierzy, czy je mięso, czy przyjechał rowerem, czy miał żonę, czy kochankę i w ogóle czy, jaką ma rodzinę, czy ma kota, psa i czy kot jest rasowy, a może nie. Znaczy wiesz, no to już jakby linie podziałów jest ich tyle, że w ogóle wygląda jakby ta Polska była podzielona taką siatką, taką jakimś nie wiem, jakąś taką siateczką podziału. Właśnie. A myślę, że tutaj się Kościół do tego idealnie przykłada. Wystarczy posłuchać polskich hierarchów, którzy wysokich dostojników kościelnych, co oni mówią. No. Okej, pojawia się prymas, który mówi, że to jest niedobre, co oni mówią, co nie zmienia jednak faktu, że oni są na pierwszej linii frontu, oni są nagłośniani przez media, ludzie im wierzą, oni są tym głosem, który uchodzi wśród pani Kowalskiej i pani Nowakowej na ulicy za głos Kościoła. Bo ona to też ma bardzo często u siebie na niedzielnej mszy, gdzie ma bardzo jasno powiedziane właśnie, że idzie ideologia LGBT i w ogóle to gender i te feministki i to lewactwo idzie i zniszczy Polskę. Więc ona, ponieważ tę Polskę kocha, to ona po prostu wie, że musi nienawidzić tego gender. Nie wie do końca, co to jest, w ogóle nie kuma, nie wie, o co chodzi, ale wie, że to jest coś bardzo złego. I że jakby wokół tego zbudowana jest bardzo mocna, powiedziałabym, dość ciekawa z punktu widzenia naukowego figura retoryczna w ogóle już wokół tych wszystkich niebezpieczeństw, które mają grozić Polsce, ale które tak naprawdę przyczyniają się do tego, że teraz kolejne grupy są wykluczane. To ja się nie dziwię, że to poparcie jest 20%. Za chwilę będzie 5, bo wszystkich wykluczą po prostu, wszystkich. Kościół w Polsce jest nietolerancyjny? To zależy, co rozumiem przez słowo kościół. Tak? I jak zrozumiemy słowo tolerancja. No, to pytałeś o temat, jest, nie? No mówiłeś mi, że Jezus wszystkich przyjmuje, tak? Moment, co mówiłeś, Piotr? Że to nazwijmy może nie, że czy kościół jest tolerancyjny, tylko czy tolerancja jest palącym problemem, który powinniśmy w Kościele poruszać. No ja, jak słuchałem Karoliny, to jakby bardzo blisko byłem tego, co ona mówiła w swoich myślach. Ja bym to nazwał bardziej, że takim tematem, który musimy podejmować i który jest bardzo biblijny, no to jest rozmowa, znaczy uczenie się rozmawiania, tak? Znaczy, że mamy wszystkie narzędzia, choćby w samej Ewangelii, do tego, żeby zobaczyć, jak działa Jezus, jak działa pierwszy Kościół, że mamy wszystko do tego, żeby z drugim człowiekiem usiąść i Pan Jezus robi to wiele razy w Ewangelii, kiedy siada również z grzesznikiem, którego byśmy tak nazwali, tego człowieka, tak, bardzo upraszczając, siada i z nim rozmawia, to znaczy słucha, nie? Że, a nie ocenia od razu. Właśnie, nie? Że jakby pozwala temu człowiekowi powiedzieć swoją wersję, dlaczego w takiej sytuacji życiowej jest, dlaczego się znalazł w takim właśnie układzie, w którym jest, a nie daje mu od razu recepty, nie daje mu oceny, nie daje mu potępienia wręcz. Bo nie to, wyrzuca go. No tak, nie? Jakby stwarza warunki do tego, żeby znaleźć człowieka. No, cały Kościół czytał w niedzielę Ewangelię o synu marnotrawnym. Tak? Znaczy, że jakby cały ten rozdział 15 jest zbudowany właśnie na takiej zasadzie, że mamy narzędzie do tego, żeby słuchać, żeby się uczyć rozmawiać. Z tego się rodzi tolerancja, z tego się rodzi miłość,
wielkie hasła, które oczywiście muszą być ubrane w konkrety potem, tak? Znaczy tolerancja, też znowu musimy sobie odpowiedzieć, co to znaczy, tak? Znaczy tolerancja to nie jest... Tam jest cały rozdział o tym. Tak, no jest, nie? Oczywiście zachęcamy, nie? Ale jakby to nie chodzi o to, że godzimy się na zło, nie? Tylko jakby próbujemy zrozumieć ludzi, którzy czynią to zło, przynajmniej z naszej perspektywy czynią zło, a nie od razu dajemy im ocenę, no bo to do niczego nie prowadzi. I przede wszystkim dowiadujemy się, o co chodzi z LGBT, co to jest gender i o co chodzi z tą tęczą. Znaczy, no, mamy narzędzia w Kościele do tego, żeby zejść do poziomu człowieka z ideologii właśnie rozmawiania o wielkich zjawiskach do poziomu człowieka. Zresztą o tego człowieka chodzi, nie, w Kościele. Człowiek jest drogą Kościoła, a nie ideologia, nie definicja. No ale nie? To czemu to się nie dzieje? No właśnie. Znaczy to się dzieje i nie dzieje, tak? To znaczy, że jeśli mówimy o takiej pracy u podstaw, o której też bardzo często wspominamy, no to jest wiele przykładów na to, że się to dzieje, tak? Że są ludzie, którzy w Kościele pracują z osobami, tak? Nie z tłumem, tylko z osobami. Nie dzieje się być może dlatego, że w przekazie takim medialnym łatwiej jest mówić. Ale też nie można wszystkiego na media zrzucać. Oczywiście, ale ja nie zwalam teraz na media, tylko jakby mówię o pewnym sposobie mówienia w Kościele, nie? Że łatwiej jest stanąć przed kamerą i powiedzieć, że jest źle i że nas atakują. Nie? Gender. Tylko jesteśmy wtedy daleko od Ewangelii, nie? Bo Pan Jezus mówi o złu, które wypływa z naszego serca, a nie jest zagrożeniem z zewnątrz. Nie? I że człowiek, który wie, w kogo wierzy, człowiek, który wie, za kim idzie, on naprawdę czuje się bezpiecznie. Oczywiście widzi zagrożenia, bo to nie są różowe okulary, ale potrafi się w tym wszystkim poruszać i reagować na bieżąco, a nie być cały czas właśnie napiętym, bo mnie atakują, nie? No nie. Nie. Więcej zła to ja nie sobie no, atakują. Robię. Atakują, podobno właśnie LGBT, gender, tęcza, lewactwo, liberalizm. Te pojęcia padają tu co chwila. Ale też Karoliny powiedzieliśmy sobie, mi się, ja że to one, muszę powiedzieć, sorry, one, ale też to w książce mówimy, nie, że bo Karolina o tym mówiła, że media właśnie mówią o tym, że Kościół tak mówi, tak? Ale też, sami hierarchowie tak no mówią. No okej, tylko że też mówiliśmy o tym, że media lubią o tym mówić, nie? Bo to jest medialne, tak? To znaczy, że media wolą wystawić właśnie kogoś, kto tę konferencję sknocił i go wałkować przez 15 razy dziennie co no bo pół sknocił. Godziny. Tak, ale już nie wystawią 15 razy tego, który próbował coś tam powiedzieć konstruktywnego. Bo nie? Próbował, a nie powiedział. Powiedział. Nie, zachęcam do odglądnięcia. Tylko, że jakby też trzeba zrozumieć ten mechanizm w mediach, nie? Że media wolą coś takiego, nie? No bo to się lepiej sprzedaje. Nie? Wiesz, jakby treść była okej, i jakby treść była rozsądna, i jakby treść była czytelna dla wszystkich, to by to pewnie wzięły. Całkowicie się z tą zgadzam, tylko mówię, jakby też musimy o tym pamiętać, nie? Że jakby też są wybiórcze. Ty się nie? znasz na Bogu, ja się trochę znam na mediach, okay. Więc wiesz. Ja nie wiem, czy tolerancja jest faktycznie tym najważniejszym. Wiem, że jest to ogromne wyzwanie, przed którym stoimy, bo podam jeden przykład. Jakiś czas temu no, po prostu znajoma mi osoba, która jest osobą homoseksualną, zapytała mnie, wiedząc, że siedzę mocno w Kościele, zapytała mnie, czy mogę jej pomóc znaleźć jakieś miejsce, gdzie na przykład mogłaby, nie wiem, pojechać na rekolekcję. Nie? I jak ja sobie zacząłem myśleć, gdzie mógłbym, czy znam takie miejsca, gdzie mógłbym wysłać tą osobę, gdzie jest jakieś takie fachowe, z wrażliwością, bez zajęcie oceniania. Się tym tematem tak, żeby nie skrzywdzić tej osoby, no to nie było dla mnie łatwe, żeby co roku żeby znaleźć. Łodzią, nie powiem dokładnie, żeby się tym też nie zrobiła im wielka burza medialna, ale co roku pod Łodzią jest takie miejsce i taki czas, w którym osoby homoseksualne mogą się spotkać. Sam je raz prowadziłem, więc jest. Tak, nie, jest, no ale to jest jeden punkt pod Łodzią, a Polska jest okay, duża. Ja tylko mówię, nie, że to jest milionów mieszkań, jasne, to faktycznie jest wyzwanie. Nie chciałbym, żebyśmy się koncentrowali tylko na tym temacie, ale faktycznie nie, to się ze sobą łączy, więc gdzieś tam też to zarysowywuje. Karolina, ty powiedziałaś w pewnym momencie też, że nie mam problemu z Bogiem, ale z tą instytucją łamane na korporacją. Nie chcę mieć nic wspólnego. Czy ty dokonałaś formalnie apostazji? A czytałeś tę książkę? Tak. No to wiesz, że nie. No ale państwo nie czytali. Nie, bo ja sobie poczytałam, co to jest dokładnie, o co chodzi z tą apostazją i że to jest wypisanie się od Boga. No to ja bym się z Boga wolała nie wypisywać. On może mieć beznadziejnych pracowników na ziemi, nie jego wina,
ale z samego Boga się wypisywać nie będę, nie, bo myślałam, że to chodzi o wypisanie się tylko z kościoła. A nie, jak sobie poczytałam dokładnie, o co tam chodzi, że to nie jest tylko tam papierek i że mnie coś wykreślą. Nie, to jest głębsza sprawa. I pomyślałam sobie, nie, to ja mogę po prostu przestać chodzić, na tacę i tak nie daję. Jak trzeba wysłać na zupę na plantach, to wysyłam. Zrobiłam reklamę teraz. Albo jak trzeba pomóc gdzieś tam, to się staram. Natomiast nie, wypisać się do końca nie chcę, bo to dla mnie jest już naprawdę ostateczne. No, dostajesz taki papier, pokazywano mi, co to jest, taki dokument i myślisz sobie, kurczę, no i to już tak, no, tak na zawsze. Nie, ja, zawsze można wrócić. Znaczy nie wiem, ja znam znaczenie słów na zawsze. Każdy, komu ktoś umarł, odszedł, zmarł, a to wie, co to znaczy na zawsze. Ja myślę, że to jest taki rodzaj pogrzebania jakiejś części siebie i wolałabym tego nie robić. Przynajmniej na razie chyba już się tak wkurzę, że pójdę i to zrobię, ale nie, spokojnie. Myślę, że pytanie, które mam tutaj, dostaję w międzyczasie pytania od naszych widzów, ono się mocno łączy, dlatego zapytałem cię o to. Anna pyta, jak katolik, który nie chce opuścić kościoła, ma okazać swoją dezaprobatę wobec tego złego zła, które w kościele się dzieje? Czy siedzenie cicho nie powoduje, że jesteśmy współodpowiedzialni za tę złą sytuację? To może Grzegorz teraz. No, wiesz, no, wydaje mi się, że katolik może zrobić bardzo dużo od takich rzeczy bardzo podstawowych, to znaczy, że znowu wiem, czego to zło i kogo dotyczy, idę do tej osoby, próbuję z nią rozmawiać. Jeśli nie z nią, to do kogoś, kto jest za nią odpowiedzialny, tak? Jakby to jest jedna rzecz. Dzisiaj wszyscy mamy dostęp do mediów, nie? I możemy jakby w tych mediach też sporo rzeczy powiedzieć, nie? I można właśnie nie tylko siedzieć w domu przed ekranem i psioczyć, ale można jakby pokazać pewne zło, ale też jakby pokazać, jakie jest rozwiązanie, jaka jest alternatywa, więc myślę, że sporo możemy zrobić, nie? No i to, co się pojawia też w naszej książce ciągle, praca u podstaw. My tam jesteśmy strasznie pozytywistami, nie? Ale jakby to jest to, że właśnie z tych wielkich haseł schodzimy do fundamentów i próbujemy reagować na konkretne zło, które mnie burzy i oburza i musi mnie oburzać, bo zło zawsze musi mnie oburzać. Tylko nie mogę zostać na oburzeniu, nie? No, muszę coś zacząć działać, nie? Ale jakby muszę sobie to nazwać, co we mnie jest, dlaczego i potem działam adekwatnie. No. Mi się wydaje, że żyjemy w takich czasach, że jeżeli stoisz po stronie, że jeżeli jesteś obojętny albo tak jak ktoś się mówi, neutralny, to stoisz po stronie oprawców, stoisz po stronie zła. Znaczy żyjemy w takich czasach, że trzeba, kiedy biją kogoś albo kogoś poniżają, jeżeli czujesz się człowiekiem, stanąć po stronie tego poniżanego. Tak jak ja w pewnym momencie mówię w tej książce, że jak ktoś mnie zapyta o narodowość, ja mówię, o pochodzenie, ja mówię, że jestem Żydówką. Tam jest cała historia, którą ja opowiadam. Dlaczego? I lubię to spojrzenie takie. No nie wygląda. I to jest różnie, ale jakby ja mówię, że jestem Żydówką. Jeśli trzeba, mówię, że jestem lesbijką. Jeśli trzeba, mówię, że jestem gender. Naprawdę. Uważam, że i trzeba to robić. Znaczy, Święty Paweł normalnie. Nie można stanąć po stronie oprawcy, nie można stanąć po stronie tego, który jest zły. A jeżeli jest ofiara, musisz stanąć po stronie ofiary. Nie możesz być neutralny. To są takie czasy, że trzeba się opowiedzieć. Jak mi ktoś opowiada, że jest neutralny, to po prostu robi mi się niedobrze. Nie można być neutralnym. To są takie czasy. Myśmy tyle lat zakłamywali rzeczywistość. Nazywali idiotyzmy zabawą, ironią, nie wiem czym. To koniec z tym. Znaczy, ja uważam, że trzeba naprawdę nazywać rzeczy. Jeżeli coś jest złe, to trzeba nazwać, że to jest złe. Nie bać się. To jest też kwestia odwagi. To jest takie słowo, które też bardzo często w tej książce pada. Odwaga. My żyjemy w czasach, gdzie tchórzostwo zostało wyniesione na piedestał. Bądź neutralny, nie angażuj się. A ja właśnie mówię, trzeba się zaangażować. Trzeba stanąć po jakiejś stronie. No takie są te czasy. Bo nie można być do końca neutralnym, to się tak nie uda. Więc jeżeli myślę, że trzeba po prostu, nie wiem, ja nie jestem aktywnym katolikiem, ustaliliśmy to, ale jak ja bym była taką osobą, to ja bym po prostu spróbowała stanąć, po prostu powiedzieć wprawdzie, nie podoba mi się to, co robicie. Uważam, że to jest fatalne. Natomiast nie chcę odchodzić z tej instytucji. Uważam, że jestem z nią związana. Jest ona mi do czegoś potrzebna. Czuję się blisko niej i nie pozwalam na to zło. Znaczy, ja myślę, że tu brakuje takiego oddolnego głosu na zasadzie buntu. Takiego, wiesz, powiedzenia tupnięcia nogą. Nie, zaraz, sorry. Co wy robicie z tym symbolem? Co wy robicie z tymi obrazami? Co wy robicie z tą piękną ideologią, o której Grzegorz mi opowiadał? I to jest piękne. Tylko, że tego w ogóle nie ma.
to w ogóle nie jest wdrażane w życie. Wiesz, moja mina, jak on mi powiedział, że homoseksualizm nie jest grzechem, to ja tę szczękę chyba godzinę zbierałam z ziemi. Bo on mi wszystko przeczytał. Myśmy to jest w tej książce. Z katechizmu czytałem. Z katechizmu mi to przeczytał. I nagle on, ja mówię, to, ja, jakby wiesz, to są takie przekłamania, które gdzieś funkcjonują, natomiast no nie każdy wierny musi znać Biblię na pamięć. No ja tak, ja mówię w tej książce, ja nie znam nikogo, kto by Biblię czytał, sorry. Nie znam nikogo, kto by czytał papieża Franciszka, nikogo. Chodzi o to, że niestety jest tak przekłamany język Kościoła. Przepraszam bardzo, ale no, na ambonach są ludzie, którzy kłamią. Przekłamują język Ewangelii. Bo to, co mi Grzegorz tłumaczył, jak żeśmy się spotykali, to ja siadałam potem w pociągu, wracałam do Warszawy i mówiłam, Jezus Maria. Modliłaś się po prostu. Znaczy nie, to jest jedno wielkie Nie, to jest jedno wielkie kłamstwo. Znaczy jest jakiś po prostu coś na łączach nie działa, bo jest ta Biblia, ta Księga Święta, tak? I wychodzi jakiś człowiek i ją interpretuje albo tak jak Kramer i generalnie jest spoko i ja sobie myślę, tak, to jest fajne, to jest okej, okay, to jest bliskie mi, ale potem włączam media, niektóre gazety albo portale, nie powiem przez litość jakie, i myślę sobie, o Jezu. A to jest podobno ta sama księga wyjścia, tak? Wyjściowa, ta podstawa. Czyli to jest kwestia interpretacji albo kłamstwa, albo nadinterpretacji, jakiejś potwornej manipulacji. A bardzo łatwo jest manipulować dzisiaj ludźmi, my o tym też mówimy. Jak bardzo łatwo dzisiaj jest manipulować człowieka. I nie mówimy tylko o fake newsach, mówimy o tym, że ludzi się zastrasza. Człowiek zastraszony, przerażony, w strachu, w poczuciu oblężonej twierdzy, uwierzy we wszystko. Nawet, że to są kosmici na tym stole, a nie trzy szklanki. Naprawdę. I on uwierzy w syndrom oblężonej twierdzy i w to, że wszystkiemu winni są geje, lesbijki, transe, ideologia gender, chociaż nie ma czegoś takiego jak ideologia gender. I do tego jeszcze liberałowie, i jeszcze Tusk, Bruksela, Angela Merkel, w ogóle wszystko. Ludzie zastraszeni uwierzą w każdą brednię. Tak się rodzą nacjonalizmy, tak się rodzą złe ideologie. Ja myślę, że takie czasy teraz mamy, więc jak mnie pytasz, to ja ci mówię, nie można stanąć po stronie zła. Jak nie chcesz stanąć po stronie zła, to musisz stanąć po stronie tego, kto jest bity, kto jest upodlony, kto jest poniżony, kto jest wykluczony. Dlatego jak się pyta mnie ktoś o moje pochodzenie, ja odpowiadam, jestem Żydówką. A propos tego, że trzeba jakoś... zabrać głos. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Trzeba zabrać głos, słuchajcie. Praca u podstaw. To jest czy ta praca ktoś, u podstaw. Śmiało nie bójcie się. Las rąk. Pierwsze zawsze jest najtrudniejsze. Ja chciałem zapytać o Marsz Równości, który odbył się w Białymstoku i o podsysanie nienawiści przez hierarchów, przez duchowy. Ostatnio przeczytałem w internecie, że po szczecińskim Marszu Równości... Dezynfekcja nastąpiła. Dezynfekowali. Tak. I ja chciałem... Dla mnie to się w ogóle kłóci z pojmowaniem dobra, jakie ma płynąć z Kościoła po prostu. To, co mówi papież Franciszek, że należy kochać wszystkich ludzi, akceptować. No, po prostu jestem młodym chłopakiem, mam 24 lata, jestem po prostu, to co widzę, jestem przerażony po prostu, bo kiedyś byłem bardzo blisko Kościoła, teraz trochę mniej, czuję się po prostu zagubiony. Grzegorz? Pan wspomniał o Szczecinie i no, rzeczywiście bardzo głośna sprawa. I rzecz rzeczywiście wyszła od księdza, czyli można jakby powiedzieć, że Kościół w jakiś sposób generuje takie sytuacje i takie zachowania. Na szczęście ksiądz Tomasz się wycofał ze swoich słów i przeprosił. Oczywiście można to analizować i powiedzieć, że za późno, tak, że to ruszyło i jakieś zło się dokonało. No ale jakby też, znaczy nie chcę nikogo tu bronić, nie, ale też chyba trzeba zauważyć właśnie to, że ludzie mają w Kościele czasami w tym swoim rozpędzeniu się jakieś momenty refleksji, w których się jednak wycofują, nie, i mówię o tym dlatego, że... Ale jak krzyczą w Białymstoku w imię Boga wypierdalaj, to co w tym jest? No okej, tylko Ewangelia? Że no, chcę wierzyć, że to jest człowiek, który jest przed nawróceniem, tak? Nie powiem, że jest poza Kościołem, bo znowu będę tym, który wyklucza, nie? Ale no, będę chciał i chcę wierzyć w to, że to jest człowiek, który nie spotkał jeszcze Jezusa osobiście, jako doświadczenie. Nie jako ideologia, nie jako
nie wiem, pewien sposób myślenia, który mu ktoś w jakiś sposób narzuca, wtłoczył w głowę, tylko on jeszcze nie ma doświadczenia. Ktoś mu pozwolił wyjść na tę ulicę, ktoś mu pozwolił wziąć Matkę Boską na obrazku, tak? Iść w pierwszym rzędzie, albo różaniec i krzyczeć do ludzi w imię Boga wypierdalaj. Znajdź mi tu Jezusa, okay, bo jakoś nie mogę. No to właśnie mówię, że to jest dla mnie przykład człowieka, który go nie spotkał jeszcze, tak? Bo jakby go spotkał, w sensie doświadczenia wewnętrznego, duchowego, religijnego, jakby się to nazwiemy, to by takich rzeczy nie robił. A to jakbyś go uleczył? Jak, co byś zrobił? Co można zrobić w takim momencie? No, w takim momencie to nie wiem. Powiem szczerze, że nie wiem. No można tylko wziąć policję, tak? Ktoś no, pozwolił, ktoś dał. Bo to jest tłum, nie? I wiem, jak on działa. Nie? Ktoś dał przyzwolenie, Grzegorz. To znaczy, co chcesz powiedzieć? Ktoś pozwolił, żeby takie rzeczy się pojawiały w przestrzeni publicznej. Ktoś dał, rzucił zapałkę. No, dała powiedział, mu, pokazał, kto jest wrogiem po prostu, wolność, palcem. O której, Karolina, mówiliśmy na początku, nie? Że ta wolność jest czymś, co może być wykorzystane do wspaniałych rzeczy, do tego, żeby właśnie głosić miłość, ale można ją wykorzystać do tego, że biorę kamienia i rzucam w kogoś, nie? To też jest moja wolność. A czy nie sprawą Kościoła jest w takim razie powiedzenie, umiejcie korzystać z tej wolności i na Boga nie róbcie takich rzeczy? I ten Kościół to robi. Nie ma. No, no okej, okay, dobra, tylko że znowu wyjmiemy sobie jedno, drugie doświadczenie i powiemy, że Kościół tego nie robi, tak? Ale wiemy, że w tym kraju jest, nie wiem, ilu jest księży, no bardzo dużo, jest kilkanaście tysięcy, a może i więcej, księży, którzy naprawdę robią codziennie pracę u podstaw, nie? O których się nie mówi w mediach, nie? I oni głoszą Ewangelię i uczą siebie i tych ludzi, których mają, tego, że nie wolno brać kamienia i rzucać w tłum, nie? I znajdzie się jeden, który wymyśli sobie super akcję, no tam było super trochę akcję, więcej niż jeden. No ale jakby on się do tego przyznał, tak? Że jest na początku i dzieje się zło, tak? które jest bardzo, bardzo, bardzo medialne, nie? Wracając do pytania, no wydaje mi się, że to, co Pan może, no to, o czym mówiliśmy, to znaczy próbować, ja wiem, że to jest czasami naiwne myślenie, ale próbować rozmawiać, nie? Znaczy, że oczywiście w tym tłumie, w tej akcji się tego nie da zrobić, ale może potem warto wrócić, nie wiem, do jednej, drugiej osoby, która po drugiej stronie i spróbować z nią usiąść, nie? Nie mam. Znaczy, tego nie powinien robić jakiś mądry ksiądz, który po prostu zaprosi jednych i drugich do siebie i mówi, dobra, siadamy, gadamy? To jest pytanie, takie czy pytanie, rolą Kościoła, czy rola czy może Kościoła... Może przez lata w Polsce Kościół był mediatorem, nie? I świetnie sobie dawał z tym radę. To jest to, o czym ja mówię, jak mówimy tu o niepełnosprawnych, gdzie cię pytam, dlaczego, że ten ksiądz, ja już nie mówię prymas, ale nie poszedł do protestujących matek w Sejmie. Bo mnie się wydaje, że te kobiety akurat zrobiły to, czego Kościół od nich wymaga. Urodziły niepełnosprawne dziecko, nie dokonały aborcji i nie doczekały się żadnego księdza tam. Więc jakby, ale kiedyś taka mediacja była robiona. Przez lata w Polsce Kościół mediował. I świetnie na tym wychodził i naprawdę się sprawdzał. Dlaczego teraz woli stanąć po jednej stronie barykady i walić w tę drugą? No, nie powiedz coś mądrego. Nie jestem w stanie odpowiedzieć za cały Kościół, bo nie wiem. Ale za siebie. No. Czy nie myślałbyś o tym, że jak rozmawiamy o takim Białymstoku, tak? Że tam też Kościół był zamieszany w tę historię. To nie jest tak, że oni sobie wzięli te obrazki, te różańce i polecieli. Nie. Tam była zgoda na to, więc może w takim razie wypadałoby, żeby się pojawił jakiś urzędnik Kościoła i powiedział, dobra, usiądźmy i porozmawiajmy do jasnej cholery, bo nikt inny was przy tym stole nie posadzi, ja to mogę zrobić. No i znowu, wiesz, jakby... Dlaczego nikt tego nie zrobił? Była zgoda, było przyzwolenie, ale też z drugiej strony mamy, oczywiście po fakcie, tak, jakby trochę czasu minęło, mamy przykład księdza kardynała Krajewskiego, który mówi, no gdybym ja tam był, to ja bym otworzył te drzwi i zaprosił ludzi właśnie do tego, żeby porozmawiać. Nie? On gada po widzisz, ludzku po prostu. No właśnie, ale jakby trzeba to zauważyć, że w tym kościele ciągle się ścierają dwa różne myślenia, nie? Takie tylko lękowe. Widzisz, no okej, okay, tylko no. Lęk ma to do siebie, że on lubi brać górę, nie? Tylko że nie możemy się skupić tylko na tym jednym wizerunku, bo on nie jest prawdziwy. Nie? Ale ten wizerunek akurat jest bardzo blisko na przykład tronu, czyli rządzących, i on rządzi. I nim się też rządzący podpierają i używają go w swoim programie partyjnym. Czytałam. No okej, okay, co? No i uważasz, że to jest fajne? Nie, no przecież wiesz, że nie. No. I tak to mniej więcej tutaj wygląda w środku. Wiem, że to nie jest do końca odpowiedź na to pytanie. Myślę, że też możecie spróbować, wiem, że macie chwilę, spróbować porozmawiać w cztery czy w sześć oczu po. Czy są jeszcze jakieś pytania? Śmiała. Chciałem zapytać, co pani Karolina i co ojciec Grzegorz sądzą na temat rozdziału państwa od Kościoła? Ja uważam, że państwo powinno być absolutnie laickie. Tutaj zero wpływu Kościoła na życie państwa.
my też o tym rozmawiamy, nie? To jest w tej książce. Że znaczy, nie da się chyba takiego modelu zrobić zero-jedynkowego. Ja nie wiem, no ja w takie coś nie wierzę. Model francuski jest naprawdę okej. Okay. Sam no, o tym mówisz, że jest okej. Okej, tylko że on też nie jest do końca dobry w takim sensie, że jest idealny, tak? Też są. Ale jakby mówimy o tym, że może to jest taki czas, w którym trzeba wybrać takich ludzi, którzy po prostu to zrobią, nie? Bo my też wszyscy w tych swoich małych grejdołkach ciągle narzekamy, ale jak przychodzi do decyzji, no to podejmujemy takie decyzje, które no mają potem takie wyniki, że tego rozdziału nie ma, nie? I może to jest, może w końcu powinniśmy dojrzeć jako społeczeństwo do tego, żeby wybrać takich przedstawicieli, którzy to zrobią, nie? 13 są wybory. Czy pytanie jeszcze jakieś tutaj ktoś chciałby zadać? Ja mam pytanie, skoro się to znało. Tak. Tylko jakby można do mikrofonu, bo to technicznie jest potrzebne. Mówicie obydwoje o tym, że receptą jest rozmowa i też Karolina powołała się na przykład papieża Franciszka, kiedy był w Polsce, że nie zostawił niczego, co by jakoś zakiełkowało. Było kilka takich wydarzeń w historii najnowszej, jak na przykład śmierć Jana Pawła II, czy katastrofa smoleńska, czy choćby nawet wizyta Franciszka, kiedy wydawało się, że mówimy jednym głosem wszyscy, że możemy rozmawiać. Natomiast to było bardzo krótkie i nic z tego nie wyniknęło głębszego. I czy myślicie, jak myślicie, co się musi zdarzyć w społeczeństwie? Czy potrzebujemy jakiejś hekatomby, czy czegoś dobrego, żebyśmy jednak jako społeczeństwo potrafili usiąść i rozmawiać ze sobą? No tylko, że jest pytanie, czy my naprawdę wierzymy w to, że możemy stworzyć takie społeczeństwo, które będzie takie miłe. Nie? Nie ma chyba takiego kraju, w którym ludzie by się nie kłócili ze sobą, nie konfrontowali. No bo no, nas dwoje było i żeśmy się kłócili, nie? A co dopiero jak jest 38 milionów ludzi czy 200. Więc wydaje mi się, że jakby też musimy zejść trochę z takiego poziomu idealizmu, że będzie taki moment, w którym my się jako naród, jako Polska, jako kraj dogadamy wszyscy. No, to jest niemożliwe. Tak, tylko chodzi tylko mi o to, że... Wydaje mi się, że jakby to co możemy i no, ja to będę wracał do tego ciągle, że my się musimy uczyć rozmawiać, nie? Razem, w dwójkę, w trójkę, w małych grupach, w rodzinach, bo tam jest problem, nie? Że my w rodzinie potrafimy o to, kto ma na kogo głosować, po prostu się tak pożreć, że całe święta się ludzie do siebie nie odzywają, nie? I jakby my musimy wrócić naprawdę do tych podstaw, że w tych małych grupach, ekipach, nie wiem, wspólnotach zaczynamy ze sobą rozmawiać. No bo to się przełoży potem na atmosferę wyżej. Znaczy, inaczej nie wierzę, że to przyjdzie z góry. Z góry to się nie da. Znaczy można zadekretować, że wszyscy wierzymy w jedno, jest, nie wiem, jedna linia partyjna. Już to przerabialiśmy, nie? I wiemy, jak to się kończy. Tak, ale ja myślę, że ta atmosfera idzie właśnie z góry taka, że tych rozmów nie ma. Że coraz trudniej jest nam rozmawiać, bo mamy ciągle taki przekaz, że jedni są dobrzy, drudzy są źli i należy w nich rzucać kamieniami, że nasi są tylko ci, którzy na nas głosują, że nasi są tylko ci, którzy chodzą do tego kościoła i słuchają tego księdza, a nie tamtego. I coraz trudniej jest nam rozmawiać w domach właśnie z tego powodu, bo w domach nie wiem, ogląda się różne kanały telewizyjne, czyta się różne gazety, ludzie się poruszają w różnych tych swoich bańkach medialnych i Ja dzisiaj zamieściłam na Facebooku taki bardzo ciekawy tekst krytyki politycznej, z którego to są badania socjologiczne, bardzo ciekawe. Okazuje się, że wyborcy PiSu nie oglądają tylko TVP, ale bardzo chętnie oglądają TVN. I co my na to? Okazuje się, że oni są bardzo otwarci, że to nie jest tak tylko ten beton, jakbyśmy chcieli myśleć. Nie, to jest zupełnie co innego. Generalnie my tęsknimy za małą stabilizacją, dlatego głosujemy za tymi, którzy nam tę stabilizację dają. Natomiast jeżeli myślimy o temacie, jaki, który mógłby nas połączyć, to ja myślę, że jest taki jeden temat. I to jest taki temat, którego my nie uciekniemy i możemy sobie udawać i opowiadać banialuki, że coś uda się opóźnić. Tego się nie uda opóźnić, to się po prostu stanie. Generalnie Ziemia się skończy. Idzie ogromna katastrofa klimatyczna, za chwilę zabraknie wody. Już jesteśmy w trakcie największego w historii wymierania gatunków. Ostatnim gatunkiem, który podobnie wymrze, będziemy my. Bośmy sobie to tak to wszystko pozałatwiali. Sytuacja jest dramatyczna. Ja już nie mówię, że w Polsce wycinane są stare drzewa, niszczą, wybijane są zwierzęta, pszczoły zdychają. Jakby jest
totalna hekatomba, o której się nie mówi, a mnie na przykład zastanawia, że głównym tematem dialogu medialnego jest to, że panowie w sukienkach albo w wymiętych garniturach opowiadają o tym, czy dwóch panów, będąc samych ze sobą, może się bawić swoimi przyrodzeniami, czy nie, albo panie mogą się bawić swoimi waginami. Znaczy, ja myślę, że my po prostu jesteśmy w jakimś szaleństwie i nie podpierajmy się tutaj Bogiem, krzyżem, chrześcijaństwem i Ewangelią, tylko zacznijmy mówić w kontekście chorób psychicznych, jakichś niedoborów emocjonalnych ludzi, których dopuściliśmy do władzy, zarówno ducha, jak i politycznej, gdzie po prostu nagle nam się wmawia, że najważniejsze jest to, co robią ludzie ze sobą w sypialni, a nie to, co nam grozi. Powietrze, którym się już praktycznie w niektórych miejscach nie daje oddychać, martwe rzeki, generalnie katastrofa ekologiczna, która idzie i której bajanie o tym, że się uda ją zatrzymać, to jest brednia. To po prostu się stanie. I dla ułatwienia dodam, walnie wszystkich równo. Wierzących, niewierzących, katolików, LGBT, gender, wszystkich, muzułmanów, wszystkich. Angela Merkel też, wszystkich. I teraz jest pytanie w ogóle, dlaczego my się nad tym nie zastanawiamy. Ja tu zadaję pytanie Grześkowi o to, czy w ogóle to jest jakiś temat, poza encykliką Franciszka, tak? Czy w ogóle polski Kościół to jakkolwiek podjął, poza tym, że nie robi nic, żeby powstrzymać, żeby ludzi uświadomić, słuchajcie, wycinanie starych puszczy jest niefajne, trucie rzeki jest niefajne, zalewanie nas odpadami toksycznymi też jest niedobre, zróbmy coś z tym, bo to jest tu i teraz, tak, to jest najważniejsze, bo jak to pizgnie, to wszystko wyrówna, wszyscy znikniemy, zginiemy po prostu. Znaczy, mnie zastanawia to, że nagle tematem numer jeden stało się życie seksualne sporej części narodu, a nie jest to, że za jakieś kilkanaście do kilkudziesięciu lat tego tu nie będzie. Ja się zastanawiam, co ludzie mają w głowach, że po pierwsze na to pozwolili, żeby tak było, ale ci, co mają ci u władzy, zarówno ci panowie w sukienkach, jak i w wymiętych garniturach, jak lubię o nich mówić. To mnie zastanawia i ja uważam, że to jest taki punkt, gdzie ludzie, ponieważ to pisgnie po wszystkich, mogą się zjednoczyć i powiedzieć zaraz halo. Bo po prostu nie będzie wody w kranach, nie będzie prądu, nie będzie jedzenia. A imigranci przyjdą z Afryki do Europy nie dlatego, że będą szukali pracy, tylko będą szukali wody, bo tam już wody zaczyna brakować. My nie mamy w ogóle świadomości, co się dzieje. Naszym przyjacielem jest Donald Trump, który nie wierzy w zmiany klimatyczne, bo on ich nie odczuwa. Autentycznie, to jest cytat z niego, tak? Więc my idziemy tym tropem i mówimy, że mamy węgla na 200 lat i będziemy wycinali Puszczę Białowieską i kolejne starodrzewia, tak? I będziemy zabijali wilki, wszystkich po prostu. Wyrżniemy Mierzeję Wiślaną, świetnie. Ale to jest coś, co dotyczy moim zdaniem wszystkich, jak tu siedzimy, jak ci wszyscy, którzy nas słuchają, pani społeczeństwo, ludzkość. I to jest, uważam, taki jedyny punkt zborny, od którego w ogóle można zacząć rozmowę, bo to naprawdę dotknie nas wszystkich. Bez względu na to, z kim śpimy, co jemy i do jakiego Boga się modlimy. Ja tak uważam. Może jestem naiwna, ale dla mnie jest szokujące to, że tematem numer jeden w dialogu w przestrzeni publicznej w Polsce jest to, kto z kim śpi. Bo to jest numer jeden. No, to jest bardzo ciekawe, bo ty pewnie sobie z tego nie zdajesz sprawy, ale jak mówiłem na początku, siedzimy na podwórku jezuickim i Towarzystwo Jezusowe, bo tak brzmi nazwa tego zakonu, co kilka lat przyjmuje takie dokumenty, rozmawia o celach, o tym, jak rozeznają, co jest najważniejsze w ich posłudze w danym momencie w historii, jaką misję mają podejmować i właśnie parę miesięcy temu to się nazywa preferencje, te dokumenty. Jedną z głównych preferencji właśnie jezuitów jest troska o świat stworzony. Czyli to dlaczego ten, czegoś nie rozkręcisz? To miejsce do spotkania jest. Ku śmieci. Żyłka, na co czekasz? Ja robię, co mogę. Znaczy naprawdę. Nie, bo to jest dla mnie fascynujące. Nie, ale wiesz, bo to, co Piotr powiedział kiedy teraz... Kiedy powiedziałem, przerwę na chwilę księdzu. Dlatego na przykład, kiedy mówiłem, że zapraszamy tu takich, a nie innych gości. Ja pracuję, po pracy robię co innego, ale w mediach pracuję zawodowo. Staramy się robić to, co możemy. Dlatego przed wami był Szymon, który właśnie krzyczy na alarm też o tej ekologii. Nie? Właśnie, więc, bardzo dobrze. Więc to nie jest tak, że umywamy ręce i nie widzimy tematu, nie? Ale wiesz, przez lata w przestrzeni publicznej intuicja, ekolog był wariatem, który się przypinał do drzewa na rozpudzie. Nie musisz mnie przekonywać, że wiesz. W tym, że Kościół, który
no, jeżeli w Kościele wierzymy, że Pan Bóg stworzył świat, i jeżeli na przykład, nie wiem, lubimy mówić w Kościele, że jesteśmy pro-life, no to no. dbanie o stworzenie, no, to, no to mówimy o całym stworzeniu, tak? Więc chrześcijańska to partia być, rządząca to powinno, utrzymuje to przy napięciometrowym bardzo, łańcuchu dalej, wiesz? Bardzo nasze, my to przez no. lata, dziesięciolecia w Polsce nie mają praw. Zaniedbaliśmy, nie? No, więc, o czym my ale absolutnie szukając, nie? Jednak przy tym stole tego miejsca, gdzie wierzący, niewierzący, różnie wierzący, ale to jest ten punkt wspólny, Piotrek. To jest moim zdaniem punkt spójny. Każdy ma albo kotę, albo psa. Każdy ma wodę w pranie i myśli o tym, że może jej nie mieć, może go napawać przerażeniem. Każdy wychodzi i oddycha jakimś powietrzem. Bez względu na to, z kim żyje, jak żyje, czy się modli, w ogóle jak funkcjonuje. Tak? To jest coś, co złączy wszystkich ludzi. To jest moim zdaniem no, jakby walka o to, żeby coś spróbować z tym zrobić, bo można. Okazuje się, że nagle ludzie próbują, nagle jest cała masa wynalazków, kombinują. Jak się uratować? To jest ten punkt zborny, poza polityką, ponad wszystkim, bo ich wszystkich walnie, ich tych z PiS-u, z PO, z każdej partii. Ja mam, nie, zastanawiam się, dlaczego ludzie nie mają tej świadomości. I że właśnie Kościół miałby tu moim zdaniem ogromną rolę, jakby mądrze myślał, jakby nie myślał tylko o tym, żeby być blisko rządzących i wyrzucać kamieniami we wszelką inność, to by myślał, dobra, zróbmy tak, żeby ludzie się uwzięli i żeby próbowali to uratować, tak? Żeby nie pozwalali wycinać puszczy, żeby nie pozwalali niszczyć przyrody, zatruwać powietrza, żeby się nauczyli dbać o to, co ich otacza, bo to jest cholera ważne, bo za chwilę tego nie będzie. I co wtedy? Usiądziemy, będziemy się modlić? Proboszczu, spuentuj jakoś. Jakoś cicho jest. Głową kręci. Nie, znaczy mówiliśmy o tym, nie, że... Szukamy punktu zbornego, no może to jest ten punkt. Że jakby to nie jest tak, że chrześcijaństwa tego nie że Kościoła tego to nie interesuje, tak, że znowu, jeśli popatrzymy tylko na przez pryzmat Kościoła w Polsce, to okej, okay, jesteśmy trochę opóźnieni. Trochę. Nie, no. Nie, ale jakby, dobra, ale u nas wszystko jakby trochę idzie z opóźnieniem, nie? I również ekologia. I w związku no świat idzie Teslą, a wy maluchem, zauważyłam. No, tak. Wy też, nie? Ale jakby chodzi mi o to, że to się dzieje, nie wiem, na poziomie znowu parafii, tak? Mówi się o tym, nie? Znaczy, dla mnie to jest oczywiste, że kiedy, nie wiem, mówimy o Księdze Rodzaju i mówimy o tym, że Pan Bóg dał nam wspaniały świat, to nie jest danie na zasadzie zrób z nim co chcesz, czyli zniszcz. No to mówimy tylko, o tym. Ja cię pytam o ten konkretny cytat. Uczę cię szacunku do tego świata. No dobrze, tak? Ale czy możesz mi powiedzieć, dlaczego Kościół woli energię wpompowywać w uderzanie w związki partnerskie, w LGBT, w gender, w tęczę, w lewaków, znowu, liberałów, jakaś zamiast część powiedzieć Kościoła, ludziom... Karolina, no jakby wracamy cały czas do tego samego, nie? Naprawdę, no ja nie wiem, ja mam 6 współbraci na parafii. A segregujecie śmieci? Poczekaj, tak, segregujemy, bo się więcej płaci, jak się nie segreguje. I bardzo dobrze. Walnąć was po kieszeni to ekologami jak zostanie. Każdego człowieka, nie? Ale jakby nie słyszałem nigdy, żeby wiesz, ktoś, przez te 2 lata jak jestem proboszczem, żeby ktoś mówił z ambony, że ci z LGBT to są źli ludzie. Nigdy tego nie słyszałem, nie? Wzruszona jestem. No ja też. Tylko, że jakby znowu skala, nie? Jeżeli weźmiemy, jeżeli jakiś ksiądz powie takie kazanie w niedzielę, i usłyszą go media, albo ktoś tym medium doniesie, no to wszyscy będą o tym gadać. Ale to, że, nie wiem, powiedziano 50 000 kazań w niedzielę o tym, że trzeba drugiego człowieka szanować, nikt o tym nie mówi, bo po co? Nie? Nie chcę... No bidulek. Wiesz, bidulek, tak. To też sobie o tym mówimy. Nie chcę usprawiedliwiać zła, ale musimy widzieć całość przekazu, bo inaczej wracamy do tego, czego zaczęliśmy, że siadamy i płaczemy. I ja nie płaczę. Nie. Ja jestem wkurzona. No dobrze. To nie znaczy, że płaczę. Jak już mówiłem w tej książce we wrzeniu, tych momentów, w których Karolina i Grzesiek, nie chcę użyć słowa, pochylają się, dotykają naprawdę bardzo ważnych tematów. Nie? Ich jest bardzo dużo. Ja znaczy tak, polecam ją dlatego, bo i Grześka dużo lepiej, Karolinę trochę znam, ale to są naprawdę takie to, co oni mówią, żeby usiąść i żeby rozmawiać. Ja jestem głęboko przekonany, że to jest rzecz, która jest fundamentem. Jeżeli od niego nie zaczniemy, to no to właśnie, znaczy już chyba jesteśmy z ręką w nocniku, a za chwilę może być jeszcze gorzej. Grzesiek, chcesz coś dodać? Tak, no jakby, bo mówisz o tym naszej rozmowie. Znaczy myśmy sobie zrobili chyba nawet się niewerbalnie, ale jakby założenie takie, że my rozmawiamy nie po to, żeby kogoś przekonać, tak? Nie, że nie przechodzimy na drugą stronę, nie? Tylko
jakby pokazujemy dwie różne strony czasem, albo nawet bardzo często się spotykamy w tym, co myślimy, ale jakby zostawiamy sobie wolność, nie? I przede wszystkim wolność też czytelnikowi, to znaczy, że człowiek może zobaczyć, że dwie osoby z dwóch baniek się spotykają i ze sobą rozmawiają i się nie pozabijali, nie? I możemy się dalej spotykać i nawet trochę tęsknimy za sobą, nie? Więc... No kto tęskni, ten tęskni, ale mówi, że mu brakuje tych wtorków. Bo brakuje, nie? Ale jakby brakuje mi właśnie też dlatego, nie? Że mi brakuje takiej w codzienności, takiej rozmowy z człowiekiem, który nie myśli tak jak ja, tak? Który reprezentuje środowisko całkowicie inne, nie? I spotkanie z nim nie musi być zagrożeniem, nie wiem, dla mojej wiary, dla moich poglądów, w ogóle dla mojego światopoglądu i tego, jak ja żyję, nie? Znaczy nie wołał na mój widok apagę Satanas, co już było miłe. Ale myśmy mieli też jedno, jeszcze jedną rzecz. Złociny. Myślę, że to jakiś taki pewien komfort pracy. Znaczy to oczywiście rozmowa, ale też mieliśmy czas. Ludzie teraz nie mają czasu. Czas jest towarem luksusowym. Ostatnio przeczytałam gdzieś, że nuda jest luksusem, bo ludzie nie mają czasu się nudzić. A nuda, czyli bezczynność, jest czymś bardzo ważnym dla człowieka. I w ogóle to, że masz ten czas, który możesz czymś tam wypełnić albo nie, bo ty decydujesz. A myśmy mieli ten czas, myśmy się spotykali co tydzień tutaj w Krakowie, dwa piętra niżej i rzeczywiście mieliśmy czas na gadanie, na przemyślenie pewnych rzeczy. Potem ja miałam czas, żeby sobie to przeczytać 500 tysięcy razy, wyredagować, ułożyć tak, siak, owak. Mieliśmy czas. To też jest bardzo ważne, bo oprócz naturalnej ciekawości drugiego człowieka, ja też miałam komfort pracy ogromny, że rzeczywiście ja ten czas miałam. To było genialne, to by tak fajnie nie wyszło, nie będę tutaj udawała skromnej, gdybyśmy mieli mało czasu, gdybym ja się musiała śpieszyć, gdyby Grzesiek się musiał śpieszyć, myśmy sobie siadali i to był taki mój fajny czas wolny, sobie wyjeżdżałam z Warszawy, on sobie z tego Opola, siadaliśmy, kawka, herbatka, pizza i gadamy. I to było takie fajne, to było takie trochę jak wakacje, wiesz, i to też jakby pokazuje, że tutaj nie tylko trzeba mieć tą chęć rozmowy, ale trzeba też dać sobie czas. Bo myśmy się też, to zaufanie między nami się budowało. To nie było od razu, że je zaskoczyło. Ja wiedziałam, że tutaj z tej mąki będzie chleb, ale nie wiedziałam, jak co wyjdzie do końca. Myśmy się musieli też popatrzeć na siebie, musieliśmy sobie zaufać, a żeby komuś zaufać, to nie robisz tego na pstryk, tylko musisz no, beczkę soli zjeść. I myśmy to, mieli tą możliwość, to też jest bardzo ważne. Kiedyś Polacy mówili, że żeby z kimś usiąść, że z kimś trzeba beczkę soli zjeść. Teraz ludzie nie dość, że soli nie jedzą, bo niezdrowa, jedzą wszystko szybko w biegu. No nie ma tego, nie ma tego, żeby dać sobie ten czas. Myśmy ten czas mieli. Ogromny luksus. Jak ja teraz mówię na przykład niektórym moim znajomym, ile ja miałam czasu do zrobienia tej książki, to siedzą i mówią, Jezus Maria, co to za wydawnictwo, daj mi namiar. Nie, bo to rzeczywiście, to jest komfort pracy też taki i myślę, że przełóżmy to na normalnych ludzi, komfort życia, który nam tutaj dano, a który my na co dzień nie mamy. Ja nie mam czasu sobie porozmawiać z moją koleżanką dłużej niż godzinę, dwie. Z wielkie halo, co pół roku się umawiamy, a wielkie przyjaciółki. Nie ma czasu. Myśmy sobie dali czas. A towar absolutnie luksusowy, którego nie sprzedają w żadnym supermarkecie, na żadnej promocji go nie dostaniecie. Niestety. A propos czasu, tak, jest półtorej godziny rozmowa w internecie, to i tak jest bardzo dużo, ale chciałbym jeszcze, przepraszam, że nie ma czasu na więcej pytania, na więcej pytań od was, bo no po prostu, nie? W sensie tak. To dobrze, że ja ten pociąg wziąłem późniejszy, miałam nosa. Chciałbym wam jeszcze zadać ostatnie pytanie, troszkę tego dotknęliście na koniec, ale Grzesiek, co... Mówimy tutaj o wartości spotkania, nie? O wartości tego, żeby właśnie usiąść i razem porozmawiać. Co z tych rozmów, ile razy się spotkaliście? To było ile spotkań? 12. 12. Te 12 spotkań, co było dla ciebie najważniejsze i co ty najbardziej jakoś wyciągnąłeś dla siebie z tych spotkań? Co najbardziej dostałeś od Karoliny? I w drugą stronę. Smutne filmy. Tak, Karolina karmiła mnie filmami, ale no ja jestem księdzem, jestem proboszczem, siedzę na parafii, więc mój świat jest po prostu jest jakoś tam ograniczony, tak? I to nie jest złe ograniczenie, w takim sensie, bo żyję sobie w jakimś tam świecie, który w pewnym momencie, w pewnych sytuacjach staje się tą bańką, o której mówiliśmy parę razy, nie? Że znam ludzi, znam ich poglądy, wiem jak myślą, wiem czego się mogę spodziewać,
oni też mnie znają i jakby tak się trochę dusimy w tym, tak? I ta możliwość spotkania z człowiekiem, no to już mówiłem przed chwilą, że inaczej myślącym, żyjącym w innej bańce, w innym świecie, to nie znaczy, że to jest jakieś objawienie, które jest wolnością doskonałą, nie? Ale jest właśnie z innego świata i ta, zresztą to spotkanie dzisiaj też pokazuje, nie? Że ja więcej milczę niż mówię, dlatego że jakby ta książka też taka jest, że to było takie konfrontowanie tego, co mi się wydaje takie poukładane i oczywiste, mówię o Kościele, wcale takim nie jest, nie? I te spotkania wymuszały na mnie to, żebym ja sobie powiedział, kurde, no nie wszystko jest takie fajne, nie wszystko jest poukładane. Większość pytań, które Karolina zadaje, czy problemów, które stawia, to są prawdziwe, nie? A ja nie mogę ciągle udawać, że ich nie ma, nie? Nie mogę udawać również w Opolu, tam gdzie jestem na co dzień, że nie spotykam takich ludzi, którzy nie są w Kościele, no bo ich spotykam, tak? I żadna to tajemnica, przecież większość ludzi do tego Kościoła w Opolu nie przychodzi, niż przychodzi, nie? I nie mogę udawać, że ich nie ma. W związku z tym, jeżeli chcę ich spotkać, no to ja muszę otworzyć swój umysł, swoje myślenie na to, że ci ludzie mają inny świat, mają do niego prawo i ja wcale nie mogę ich, nie wiem, na siłę nawracać w ich myśleniu, tylko muszę najpierw ich spotkać w ich świecie, nie? Co wcale nie jest takie oczywiste i proste, nie? Więc to było takie fajne doświadczenie, że mówiąc kolokwialnie, ryła mi banie, nie? Bardzo. Karolina? No to dobry komplement dla wywiadowcy. Zaczynając od mojej filmowej bajki, te smutne filmy, bo rzeczywiście myślę, że tutaj mamy taki obraz Kościoła, który na wszystkie filmy dotyczące religii katolickiej, w ogóle Kościoła katolickiego w Polsce reaguje delikatnie mówiąc nerwowo. Nie oglądając ich oczywiście, do czego się oczywiście skwapliwie przyznaję, czyli wiem, że jest zły, choć nie widziałem, ale wiem, że zły. No a Grzegorz był tutaj bardzo wdzięcznym towarzyszem rozmów, bo on te filmy oglądał. Ja mu część dałam, część sam oglądał. I myślę, że tacy twórcy jak Małgorzata Szumowska, czy Magdalena Łazarkiewicz, czy Piotr Domalewski z radością przeczytają to, co on o tych filmach mówi, bo je obejrzał. Ja już nie mówię, że to, co mówi o Klerze, no zaskoczyło mnie też pozytywnie, bo to jest takie myślenie, no piękne myślenie, takie dokładnie, że ja wiem, że on nie ściemnia, że mówi, że dla niego Biblia jest ważna, bo on to wciela w życie i on ten film zupełnie inaczej odczytał niż na przykład wielu polskich hierarchów, którzy uznali za zasady, że to zły film jest. Więc to dla mnie było też takim fajnym odkryciem, bo takim absolutnym, bo ja się trochę bałam tego, sobie myślałam, Jezu, dam mu tę twarz Szumowskiej, to po prostu mnie wyklnie. A tu się okazało, że dostałam SMS-a, Boże, jaki to smutny film, i potem żeśmy bardzo długo o tym rozmawiali, o tym bohaterze, o tym posągu Jezusa, o tym wszystkim, o tej symbolice, która tam jest i o tym, że to w ogóle nie jest antypolski, antykatolicki film. Więc generalnie w ogóle tam się fajnie dzieje od tej strony. No i dla mnie to w ogóle jest fajne, że poznałam kogoś, kto rzeczywiście wciela tę Ewangelię w życie. To dla mnie jakiś kompletny rock and roll, bo ja nie znałam za bardzo takich ludzi i okazuje się, że można i że można nie kłamać, mówiąc ludziom o tej Ewangelii, która dla mnie jest takim trochę tabula rasa, ja tego do końca nie pojmuję. Rzucam tam jakimiś cytatami, bo jestem w miarę wykształconą, w miarę inteligentną osobą, więc jakieś tam cytaty znam, on je trochę go odpytuje i on fajnie też odpowiada i też nie miał takiego poczucia wyższości nade mną, no to ja cię teraz nauczę, nieuku. Nie, tego nie było na szczęście. I ten rozdział o obcym, o innym, z bardzo wielu względów jest dla mnie ważny, bo on mnie gdzieś dotyka osobiście, dotyka wielu osób, które znam. I to jest taki rozdział, który myślę, że jest mocny i że on się nam naprawdę udał. No i ta końcówka. Ostatnio napisałam komuś, kto jest w głębokiej, no jest w ciemności teraz, takiej absolutnej myślę. I napisałam, że wyślę mu tę książkę, bo najważniejsze w tej książce jest ostatnie słowo. I że ja bym chciała, żeby to słowo zostało przeczytane wiele razy. Tu już Państwu nie będziemy zdradzać. Karolina Korwin-Piotrowska, Grzegorz Kramer. Dzięki ogromnie. Dziękuję. Bardzo dziękujemy i Państwu w studiu, i dziękujemy naszym czytelnikom, widzom tego typu spotkań, tego typu szukania odpowiedzi w
Deonie staramy się to robić od 10 lat i będziemy starać się to robić dalej. Zapraszamy Was bardzo i do wracania do zapisu rozmów, spotkań, które już się odbyły wczoraj, dzisiaj, jutro, pojutrze kolejne spotkania, nasz YouTube Deonowy, nasz Facebook. Bądźcie z nami, robimy to dla Was, robimy to wspólnie, żeby szukać tych odpowiedzi na to, żeby i jakiś bardziej sensowny, odpowiedzialny Kościół, rozumiejący świat, współpracujący z tym światem, starać się małymi kroczkami robić. Dzięki ogromne. Dziękuję.